Good evening, ladies and gentlemen. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym powitać Państwa na dzisiejszej konferencji, która towarzyszy wystawie Utrata równowagi, czy też balansowanie wspólnoty. Utrata równowagi, przepraszam, którą właśnie Państwo obejrzeli. Więc wierzę, że jest ona już Państwu znana. Chciałbym powitać wszystkich uczestników, naszych gości, wszystkich tych, którzy dzisiaj do nas dołączyli i dołączą jutro. Nie przedłużając, chciałbym przedstawić naszą dyrektorkę, panią Małgorzatę Rudwisiak, i poprosić ją o powiedzenie kilku słów. Powitanie Państwa w Warszawie, w Zamku Ujazdowskim. Małgorzata. Dziękuję bardzo. Nie będę tutaj wygłaszała jakiejś długiej mowy powitalnej, dyrektorskiej. Chciałabym jedynie powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego, że mamy tutaj tę wystawę i że w ramach wystawy odbywa się również dzisiejsza konferencja. Mamy nadzieję, że zarówno od Państwa, jak i z dyskusji wiele się dowiemy na przestrzeni tych dwóch dni. I to, co tutaj robimy, wystawa, którą zawdzięczamy Ruth Anderwald i pozostałym kuratorom, również konferencja współorganizowana przez Konrada Schillera. Wszystko to, co robimy, jest niezmiernie ważne w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości. Już nawet od samego otwarcia wystawy bardzo wiele się zmieniło. Wobec kryzysu światowego, kryzysu ośrodków świata zachodniego, kryzysu Unii Europejskiej i wobec tysięcy innych powiązanych z tym kryzysów, wydaje mi się, że bardzo ważne jest dzisiaj poszukiwanie narzędzi intelektualnych do opisu tego, co się dzieje, i poszukiwania rozwiązań, w tym rozwiązań artystycznych. I o to właśnie chodzi w wystawie, o to właśnie będzie chodziło w niektórych z jutrzejszych prezentacji. Chciałabym jeszcze raz podziękować kuratorom wystawy, a także Konradowi za pomoc w organizacji konferencji, a także Państwu za przyjęcie naszego zaproszenia. Pragnę również podziękować organizacjom, dzięki którym odbywają się te wydarzenia. Kunsthaus Graz, Urząd Kanclerza Austrii. Cieszy nas również honorowy patronat ambasady Austrii, a także Austriackiego Forum Kultury. I żeby już nie przedłużać, rozpocznijmy dyskusję. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz poprosić pana Jarosława Lubiaka, którego referat nosi tytuł Semantyka pojęcia dizziness. Bardzo dziękuję. Będę przemawiał po polsku, więc proszę o założenie słuchawek. Na początku chciałbym przywołać pracę, która jest filmem wideo, ale też pojawia się jako rodzaj interwencji w przestrzeni wystawy, jako pewien rodzaj elementu zaburzającego czy zakłócającego jej funkcjonowanie, a mianowicie pracę Ruth Anderwald i Leonarda Gronda, Dizziness is my name. Pojawia się w niej powtarzający się refren, który wydaje mi się szczególnie ciekawy jako punkt wyjścia do tego, co chciałbym powiedzieć.
Ten refren brzmi w moim tłumaczeniu: mam na imię rozchwianie, jestem wahadłem bez liny czy grawitacji, moją grawitacją jest ruch. Pod sam koniec tej pracy pojawia się z kolei następujące, pojawiają się następujące słowa. Oto co ja, rozchwianie, muszę ci zaoferować. Zamieszanie, w którym przewodzi jasny sens celu, zostaw w cieniu to, co zostało stracone, trzymaj się naszego celu i zachowaj nadzieję. Praca jest znacznie dłuższa, tutaj tylko fragmenty powtarzam. Sam film wideo, który jest prezentowany na stronie poświęconej projektowi, operuje niezwykłą poetyką, co jest o tyle uzasadnione, że metaforyzacja jest główną metodą w badaniach zastosowanych przez Ruth i Leonarda. Metoda ta jest zresztą ściśle związana z badanym zjawiskiem. Jednym z ruchów tej metaforyzacji jest nadanie dizziness statusu imienia własnego. Jest to potężne przesunięcie. Ruth i Leo sugerują, że dizziness nie jest pojęciem, tak jakby mówili: nigdy go nie zrozumiecie, co najwyżej możecie się z nim spotkać. Możecie poznać jego, jej niezliczone oblicza, wejrzeć w nie, wsłuchać się w nie, ale nigdy nie zastąpicie przywileju porozumienia. A zatem dizziness jest imieniem tego, co zaburza możliwość komunikacji, porozumienia, zrozumienia. Zawiesza wszelką pewność. Dizziness nie jest zatem pojęciem, gdyż zakłóca możliwość pojmowania. Ruth i Leo zastosowali w swoim wideo prozopopeję, aby udzielić dizziness głosu. Dizziness przemawia do nas kobiecym głosem, ale nie możemy mieć pewności, czy jest kobietą i czy w ogóle jest osobą. Dizziness przemawia do nas w filmie wideo, w innych sytuacjach przesyła nam znaki, wysyła sygnały, narzuca swoje objawy. Na wystawie, którą prezentujemy w centrum, ukazuje nam swoje oblicza. Część swoich niezliczonych oblicz odsłania się przez imię własne i ukrywa się za tym imieniem. Semantyka imienia własnego zawsze była kłopotliwa dla teorii znaczenia. Spór toczony wokół głównego pytania, czy imię własne ma sens, prowadzony może być, jak utrzymuje John Searle, do dwóch opcji. Pierwsza zakłada, że imiona nie mają sensu, tylko referencje. Denotują, ale nie konotują. A druga, że mają sens, a referencja pojawia się przygodnie. Można przyjąć, że funkcjonowanie imienia własnego oparte jest na tej rozstrzygalności, czy na rozstrzygalności, nierozstrzygalności tej sprzeczności. Imię własne obdarzone jest głębokim sensem i jednocześnie działa przez powierzchowne efekty referencji. Ruth i Leonard czerpią siłę z tej nierozstrzygalności. Nadając dizziness status imienia własnego, przypisują zjawisku efekty tegoż imienia. Searle, który unikał rozstrzygnięcia sporu między sensem a referencją, analizuje zasady funkcjonowania imienia własnego. Przede wszystkim odnosi się ono do pojedynczego obiektu, bez konieczności jego definiowania czy przypisywania mu jakichkolwiek predykatów. Imiona własne tworzą referencje bez podnoszenia kwestii, czym jest obiekt, pisze Searle. Lacan, uzupełniając logiczne rozważanie o psychoanalityczne konsekwencje, podkreśla, że imię własne służy przede wszystkim do zakrycia braku, jakim jest niemożliwość zidentyfikowania obiektu. Imię własne pozwala nam uniknąć pytania o to, czym jest obiekt w sytuacjach, gdy odpowiedź jest istotnie możliwa. Jednocześnie jednak włącza ten niemożliwy do pełnego zidentyfikowania obiekt w system symboliczny, co pozwala przypisać temu obiektowi efekty znaczenia. Jednocześnie, jako że powiązane jest z brakiem, imię własne jest poruszalną funkcją, jak pisze Lacan. Łatwo uruchomić za jego pomocą serię przemieszczeń. Ruth i Leonard uruchamiają łańcuch synonimów, przez które krąży dizziness. Rozchwianie, zataczanie, zawroty, niezrównoważenie, niepewność, zamieszanie, dezorientacja, błąkanie, błądzenie, upadanie, kryzys, wyłanianie się, powstawanie, tworzenie. Dizziness nie jest imieniem dla żadnego z nich, ale może odnosić się do każdego.
przynajmniej na chwilę, zanim nie przemieści się dalej swoim błędnym ruchem. Jedną z kluczowych cech przypisywanych przez Lacana imieniu własnemu jest nieprzetłumaczalność. Wskazuje na pojedynczy obiekt, ale nie jest słowem, który można wymienić na inne. I z tą niemożliwością mierzyliśmy się przy przygotowaniach do prezentacji wystawy w Ujazdowskim. Pomieszanie działa tu od samego początku. Aby się z nim zmierzyć, musimy przez chwilę przywrócić imionom status słów. To pozwala przybliżyć mechanikę tej konfuzji. Ruf i Leo posługują się niemieckim terminem Taumen i angielskim dizziness. Ich znaczenia nie są bynajmniej tożsame. Przez przekład na polski dodaje kolejne różnice. Najbardziej oczywiste tłumaczenie obu terminów na polski to zawrót głowy, który jednocześnie oddaje tylko jeden z sensów angielskiego i niemieckiego słowa. Dużo im bliższe są chwiejność czy rozchwianie, tu jednak utracona zostaje medyczna konotacja. Co więcej, jedno z kluczowych znaczeń słowa taumel w ogóle nie jest obecne w jego polsko- i anglojęzycznych odpowiednikach. Jest to jednocześnie znaczenie, które słownik braci Grimm podaje jako pierwsze i zasadnicze. Dosłownie obrotowy ruch tam i z powrotem, dopiero później pojawiają się natomiast takie znaczenia jak zawrót głowy, rozchwianie czy bardziej metaforyczne, umysłowe pomieszanie. O ile polski i angielski termin określa wyłącznie stan, o tyle taumel wskazuje przede wszystkim na swoisty rodzaj ruchu. Taumel oznacza zataczanie, czy też połączenie zataczania z kołowaniem, a jednocześnie opisuje stan będący jego efektem. Ruch jest kluczowym elementem całego projektu Ruf i Leonarda. Wobec braku polskiego słowa, które oddawałoby zbieżność kołowania z rozchwianiem, tłumaczy tytuł wystawy Taumel Navigieren Unbekannten, czy Dizziness Navigating the Unknown, zdecydowaliśmy się zaakcentować moment wspólny zataczaniu, jak i też moment, do którego może ono prowadzić. Moment, który wymusza reakcję i skłania do działania. Stąd jako tytuł pojawia się u nas utrata równowagi. Można powiedzieć, że proces tłumaczenia tytułu wystawy był nadaniem innego imienia własnego. Taumel, dizziness, utrata równowagi. Relacja między imionami jest oparta na zasadzie bliskiego powinowactwa, ale nie tożsamości. Wystawa w Ujazdowskim jest inna od tej, która była prezentowana w Kunsthaus Graz, zajmuje inną przestrzeń, tworzy inny rodzaj doświadczenia, pojawiają się również inne prace, dodaliśmy dwoje polskich artystów, Józefa Robałkowskiego i Norberta Delmana. Inaczej zbudowane są relacje między pracami. Nowe imię własne nie jest więc przypadkiem. Tak samo jak w Kunsthaus Graz jest ona spotkaniem z tym, co wynika się w pojmowaniu, a co domaga się nazwania. Mechanizm metaforyzacji, tak istotny dla badań artystycznych Ruf i Leonarda, znajduje swoją kontynuację w wystawie. Jeśli wideo Dizziness is my name było prozopopeją w literalnym sensie, o tyle wystawa jest prozopopeją, ale w sensie dużo bardziej przenośnym. Udziela głosu rozchwianiu, portretuje je za pomocą różnych środków sztuk wizualnych. Jednocześnie jest próbą refleksji nad możliwościami, jakie wyłaniają się w rozchwianiu. Wystawa Utrata Równowagi jest dla kuratorów eksperymentem w projekcie badawczym. Sam projekt ma wyjątkowy charakter w porównaniu z innymi badaniami artystycznymi, które stały się ostatnio tak popularne w polu sztuki współczesnej. Dzieje się tak w moim przekonaniu dzięki zastosowanej metodologii, której nieustająca metaforyzacja jest wyciągnięciem najdalej idących konsekwencji z tego, że słowo taumel oznacza przede wszystkim ruch. Konsekwentne przemieszczanie, stała praca metaforyzacji buduje stawkę tego projektu. W programie Ujazdowskiego wystawa Utrata Równowagi stanowi swoisty kontrapunkt dla wystaw Kurz, Duchy Wspólnoty, które mieliśmy w zeszłych latach, czy aktualnym projekcie Gotą Kroją, rzeczy, które robimy razem. We wszystkich tych projektach kluczowe było wprowadzenie nieeuropejskiego punktu widzenia na najbardziej palące kwestie współczesności, co miało stwarzać przyczynki do innego myślenia. Projekt Ruf i Leonarda stwarza możliwość innego myślenia z wewnątrz europejskiej tradycji przez wprowadzenie do niej radykalnego przemieszczenia i to jest moim zdaniem prawdziwą stawką tego projektu.
Kluczem do tych badań jest zawarte w słowie taumel połączenie ruchu i jego skutków, semantyczne splecenie zataczania z rozchwianiem, które umożliwia metaforyzację. Na pierwszy rzut oka projekt stanowi zestawienie przenośni, trudno bowiem znaleźć inne uzasadnienie dla zaskakującego przechodzenia od neurologii mózgu, psychologii percepcji do filozofii współmożliwości, antropologii społecznych rytuałów czy analizy politycznej destabilizacji i ekonomicznego rozchwiania i dalej do artystycznych eksploracji tracenia i odzyskiwania równowagi zarówno w sensie fizycznym, jak i psychologicznym. W każdej innej dziedzinie oznaczałoby to skrajną metodologiczną dezynwolturę, ale w artystycznych badaniach Ruff i Leonarda znanie się badawczej metody z przedmiotem badań i badającym przedmiotem oraz ruchy metaforyzacji przesądzają o sile projektu. A siła jest konieczna, gdyż stawka projektu jest bardzo wysoka. Rozwija on bowiem i uzupełnia ruch, który dokonuje się w europejskiej czy ściślej kontynentalnej myśli. Ruch, którego dobrym przykładem może być filozoficzna praca Katrin Malabou. Proponuje ona pewne przemieszczenie, które można by nazwać neurologizacją rozumu, traktując mózg i jego plastyczność jako podstawę dla materialistycznej teorii myślenia. Pozwala jej to na odrzucenie oświeceniowej czy też klasycznej racjonalności, która była kluczowa dla konstrukcji naszych społeczeń, a która zdecydowanie znalazła się w kryzysie. W jednej ze swoich ostatnich książek poświęconych filozofii Kanta Malabou postuluje stworzenie innej racjonalności. I tu pozwolę sobie zacytować fragment. Ta racjonalność przekracza krytykę rozumu i odmawia legitymizacji myślenia tylko na podstawie ekspozycji jego wewnętrznych warunków możliwości. Filozoficzny dyskurs nie może już wynikać ze świadomości prawa, ani też pojęcia i sądy nie mogą być ufundowane na spontaniczności myślenia. Natomiast jest kwestią zrozumienie, z jakich nieświadomych, niekoniecznie ludzkich, niezaprogramowanych, formujących instancji myślenie się wywodzi. Filozoficzny zwrot od XX do XXI wieku jest określony zatem przez pogłębione badanie nad źródłami myślenia znajdującymi się poza świadomością i wolą. Ruff i Leonard stawiają pytanie o źródła myślenia znajdujące się poza świadomością i wolą, a ściślej prowadzą radykalne poszukiwania innych źródeł. Można powiedzieć, że idą dalej niż Malabou, gdyż nie zatrzymują się na neurologii mózgu, na tym uprzywilejowanym organie myślenia. Źródeł myślenia szukają w błędniku, czy szerzej w narządzie równowagi. Ten specyficzny zmysł, który jest wrażliwy na przyspieszenie liniowe, jak i kątowe, a jednocześnie jest zmysłem, za pomocą którego relacjonujemy się z ziemią. Oczywiście ten organ jest ściśle powiązany z narządem wzroku i całym układem nerwowym. Bez tej kooperacji utrzymywanie równowagi nie byłoby możliwe. Niemniej jednak ta fizjologia błędnika, czy ściślej ucha wewnętrznego i badanie jego zaburzeń było punktem wyjścia dla całego projektu Ruff, Anderwald i Leonarda Gronda. Wychodząc od zaburzeń błędnika przez proces metaforyzacji, dotarli do pytania o potencjał rozchwiania we współczesnej rzeczywistości. Fizjologia błędnika umożliwia filozofię orientowania się w sytuacji, gdy grunt usuwa się spod nóg. I kiedy Dizziness mówi nam w filmie, że jest wolna od grawitacji, to można powiedzieć, że stanowi to wezwanie do myślenia, które nie będzie się wspierać na jakiejś opoce czy fundamentach, lecz będzie czerpać z możliwości nieskończonego, błędnego, zataczającego się rozchwianego ruchu. Innemu myśleniu umożliwi inną racjonalność. I szczerze mówiąc, mam duże nadzieje związane z tą konferencją, licząc na to, że zbliżymy się do refleksji o innej racjonalności, zadając pytanie o możliwości balansowania wspólnoty. Myślę, że jest to nam szczególnie potrzebne zarówno w sytuacji globalnego rozchwiania, jak i również w naszym lokalnym kontekście. Społeczne i polityczne rozchwianie, jakiego doświadczamy w Polsce, w dawnym języku określone byłoby zapewne jako zwycięstwo irracjonalności. Trzeba jednak znaleźć inne narzędzia rozumienia i reakcji. Inna, nie tylko rozumowa racjonalność, racjonalność zanurzania w doświadczeniu rozchwiania, może, jak sądzę, dać nam jakieś podpowiedzi w tym względzie. Dziękuję bardzo.
Thank you very much. Bardzo dziękuję. Teraz będziemy kontynuować tak jak zaczęliśmy, czyli nieco z lekkim opóźnieniem. Chciałbym teraz przedstawić Ruth Underwald i Leonarda Kronca i przekazać im głos. Pół godziny czasu. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie dziękujemy za zorganizowanie tej wystawy. Naprawdę mamy ogromne szczęście i bardzo się cieszymy, że możemy tu być. Nazywamy się Ruth Underwald i Leonard Kront. I jesteśmy zarówno artystami, jak i badaczami sztuki. Zajmujemy się badaniem filmu, fotografii i sztuki w przestrzeni publicznej. Ogromnie się cieszymy, że mogliśmy się tu znaleźć. W roku 2014 zapoczątkowaliśmy badanie artystyczne określone nazwą Utrata równowagi jako zasób, ale bez udziału innych nie moglibyśmy tych badań poprowadzić daleko. Zatem bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy przyczynili się do naszych prac. Czym jest Utrata równowagi jako zasób? Otóż jest to projekt międzynarodowy. Już, jak już powiedział Jarosław, badamy tutaj efekt utraty równowagi, czy też zawrotu głowy, który określamy niemieckim terminem Taumel, poprzez filozofię i kulturalne nauki naturalne. W szczególności nasz projekt zadaje pytanie, czy stan zawrotu głowy, utraty równowagi może być postrzegany jako zasób, a jeśli tak, to w jakich warunkach? Rozumiemy utratę równowagi jako fenomen zatarcia pomiędzy percepcją a koncepcją utraty równowagi. Zatem jest to nie tylko doświadczenie fizyczne, ale również jego odzwierciedlenie. Koncentrujemy się także na utracie równowagi w aspekcie indywidualnym od lat. Teraz chcemy otworzyć go również na aspekt wspólnoty. I utrata równowagi jest czymś danym, tworzy przestrzeń i dynamikę pomiędzy kategoriami i postrzeganymi przeciwieństwami, więc w tym sensie może być uważana za zasób. Daje moc i dynamikę pozwalająca na przemyślenie i przeprojektowanie tego, co dane. Teraz chcielibyśmy poszerzyć naszą perspektywę badawczą na aspekt wspólnotowy utraty równowagi. Proponujemy rozważenie implikacji utraty równowagi i możliwość wykorzystania jako zasobów przez duże czy małe wspólnoty, przez grupy, organizacje, a nawet społeczeństwa. Aby przedstawić termin równowaga i utrata równowagi, chcielibyśmy zacytować tutaj Charlesa Blondena, który w XIX wieku był linoskoczkiem. Zapytał swojego menedżera Harry Colforta, powiedział, dopóki nie przejdę do końca, muszę pozostać jednością. Mój umysł, dusza i ciało, jeśli się zachwieje, chwieją się razem ze mną. Zatem z perspektywy tego projektu jako zasobu mówimy tu o podsumowaniu jego wniosków i jednym z ważnych osiągnięć, jeśli chodzi o balansowanie wspólnoty, była identyfikacja przestrzeni. Będziemy o tym mówić. Jutro filozof Karolina Fajer tak będzie mówiła bardziej szczegółowo o możliwościach, o przestrzeni współmożliwej.
Innym przykładem zastosowanej przez nas metodologii i interdyscyplinarnych badań artystycznych są zastosowane przez nas techniki. Od Jarosława już słyszeliśmy o semantycznych aspektach terminu utrata równowagi, czy też rozchwianie. I było to dla naszego badania nie tylko punktem wyjścia, ale jest również częścią procesu. Idziemy poprzez różne dyscypliny w ramach trajektorii naszego projektu, oceniamy implikacje i możliwości. Dzięki temu mieliśmy możliwość określenia utraty równowagi jako terminu technicznego. Wyszliśmy od definicji medycznej, gdzie oszołomienie, utrata równowagi nie jest pojęciem, opisuje tylko, co odczuwa pacjent. Jest niejasne, może prowadzić do szeregu diagnoz od upojenia alkoholowego po wysoki poziom cukru we krwi. Panikę może być wskazaniem na atak serca, dysfunkcję neurologiczną, dysfunkcję narządu równowagi bądź też inne schorzenia. Czym jest nasz narząd równowagi? Otóż jest to układ, który przekazuje mózgowi informacje o naszej pozycji w przestrzeni. Zatem składają się na niego orientacja przestrzenna i poczucie równowagi. Ucho wewnętrzne, które jest narządem równowagi, położone jest pomiędzy okiem a uchem. I błędnik jest elementem ucha środkowego, przekazując informacje do centralnego systemu nerwowego, który kontroluje ruchy naszych oczu i utrzymuje nas w równowadze. Tracimy równowagę, kiedy pojawia się zaburzenie percepcji. Choroba morska na przykład. Wszystko jest z pozoru spokojne. Nie widać ruchu. Natomiast błędnik wykrywa ciągły ruch. I te dwie percepcje są ze sobą sprzeczne. Zaczynamy cierpieć na zawroty głowy. Mózg reaguje na te sprzeczne informacje tak, jakbyśmy zażyli truciznę, jakbyśmy byli otruci. Czujemy się chorzy, mamy mdłości, a ruchy naszego ciała są coraz bardziej niezrównoważone i nieracjonalne. Jednym z artystów, z którymi natychmiast się skontaktowaliśmy, kiedy rozpoczynaliśmy te badania, był Joachim Koester. Mówił on o utracie równowagi w kontekście swojej pracy i tego, do czego my dążyliśmy. Powiedział nam wtedy, że jego zdaniem każdy skurcz mięśni ma swój początek i swoją historię w pamięci ciała, bądź też we wspomnieniach, które pozostawiły swój osad w ciele. Zatem postanowiliśmy potraktować utratę równowagi jako zjawisko wiedzy wcielonej, obejmujące implikacje zarówno medyczne, jak i filozoficzne, jak też artystyczne. Chcieliśmy wziąć pod uwagę pełne spektrum doświadczeń medycznych, fizjologicznych i metaforycznych bycia człowiekiem. Chodziło tu o różnicę pomiędzy zdolnością do zachowania równowagi emocjonalnej a cielesnej. Człowiek wystawiony jest na tornado uczuć, wir uczuć od paniki społecznej po uczucie alienacji. Poczucie alienacji względem samego siebie czy też świata stopniowo narasta. Utrata równowagi zmniejsza, czy zawroty głowy zmniejszają naszą zdolność do kontroli, a zwiększają poczucie wystawienia na ryzyko i wrażliwości, bezbronności. Ale na razie pozostawmy na boku
emocjonalny aspekt zawrotu głowy czy utraty równowagi i przejdźmy do samego ruchu ciała. Szczególnie interesujące jest ten efemeryczny moment, kiedy osoba wirująca wokół własnej osi najpierw wspina się na palcach, potem upada. Ten moment upadku, zarówno czasowy, jak i przestrzenny, moment nakładania się na siebie ruchu i bez ruchu, czy jak François Chilien nazywa to współmożliwością ruchu i bez ruchu. Według Chilien współmożność tworzy przestrzeń niejasności, która pozwala na współistnienie starego i nowego. Jako artyści jesteśmy szczególnie zainteresowani przedstawieniem tego momentu, kiedy upadek i pozostawanie w pionie staje się współmożliwe, staje się możliwe równocześnie. Umożliwia to ruch wirowy. I możemy zaobserwować, jak inna osoba potyka się i pada, ale nie jesteśmy w stanie skwantyfikować ani też odczuć jej uczuć, ani też przewidzieć, kiedy upadnie. Zatem wychodząc od tego, zaczęliśmy pracować z trójwymiarowymi modelami. Współpracowaliśmy ze studiem graficznym w Istambule, gdzie artyści wirowali w miejscu aż do upadku. Byli filmowani przez 100 kamer. I na tej podstawie zostały stworzone modele rzeźb. Na tej podstawie zrobiliśmy figurki i tutaj tego nie widać, ponieważ jest podtrzymywana, ale ta moja figurka nie jest w stanie stać. Musi być podtrzymywana. Tylko ruch wirowy umożliwia jej utrzymanie się w pionie. Czyli to jest ten moment, kiedy jeszcze wyglądam na to, że stoję, kiedy tak naprawdę już upadam. Ja upadałem w tył w momencie, kiedy to zdjęcie zostało zrobione, ale mimo to moja figurka wydaje się zrównoważona i stabilna, ponieważ moje ruchy poprzedzające tę migawkę i po niej następujące nie mogły być przewidziane na podstawie tego momentu. Jednak to doświadczenie było bardzo nieprzyjemnym początkiem dnia i potrzebowaliśmy sporo czasu, aby otrząsnąć się, czy dojść do siebie po tym ruchu wirowym, więc musieliśmy po kilku próbach zaprzestać. Jednak zaczęliśmy badać to, w jaki sposób refleksje z tym związane kształtują uczucia i przekonania, a co za tym idzie doświadczenie. Nieprzyjemne wspomnienia o zawrotach głowy potęgowały nasze poczucie braku równowagi czy zawrotu głowy. Zatem doświadczenie zawrotu głowy, wskazanie jego charakteru sytuacyjnego, warunkowego i temporalnego nie zmienia faktu, że zawrót głowy jest doświadczeniem, które odbiega od tego, co zwykłe. I niezależnie od tego, czy jest przyjemne, czy nieprzyjemne, daje poczucie katarzis. Zaczęliśmy poszukiwać narracji, która opisywałaby te zaskakujące zawroty głowy, która odzwierciedlałaby tę nieprzewidywalność w innym języku. Na tej podstawie stworzyliśmy poetycki opis, poetycki tekst i stąd ten monolog. Nazywam się Utrata równowagi.
I ten monolog wygłasza równocześnie głos męski i kobiecy, które są na siebie nałożone. Staraliśmy się osiągnąć taki efekt pośredniości. Poruszanie się w ten sposób, zawroty głowy zawsze nas zaskakują, niezależnie od tego, czy wynikają z ruchu, czy z innych przyczyn. Na pewno wszyscy znacie Państwo to doświadczenie tej zaskakującej zmiany, która powoduje, że grunt usuwa nam się spod nóg i powoduje dezorientację, brak poczucia równowagi. Nie oddzielajmy tu doświadczenia poczucia braku gruntu pod nogami od doświadczenia gruntu, ziemi. Dlatego, że większość żywych istot żyje na ziemi, ma grunt pod nogami. Jest to temat prac jednego z filozofów. Jest to coś, co jest często podkreślane. Rośliny nie mają mózgu. Tylko zwierzęta, nawet bardzo prymitywne zwierzęta, takie jak owady czy robaki, mają mózgi. I Rosenfield wyjaśnia, że mózg rozwinął się wraz ze zdolnością ruchu, ponieważ ruch powoduje stały przepływ odczuć, które stale się zmieniają. Jest to doświadczenie, które jest niestabilne, chaotyczne i oszałamiające, nie tylko dla nas, ludzi, ale również dla owadów. I w tej sytuacji braku kontaktu z ziemią potrzebujemy orientacji, by przetrwać. Rozwinął się mózg po to, aby pozwolić nam na poradzenie sobie z tym stałym ruchem, na wprowadzenie porządku w chaos. Zatem mózg powstał po to, aby chaos przekształcić w stabilny, choć dynamiczny napływ informacji. I możemy ruch i chaos znieść wyłącznie dzięki substytutowi korzeni, czyli mózgowi. Mózg jest naszym korzeniem w świecie. Jest to również jeden z tematów naszej współpracy o nazwie Atlas, która rozpoczęła się, tamten projekt rozpoczął się przed tym, o którym mówimy. Prace w ramach tego projektu przedstawiają ludzi, którzy trzymają się kurczowo świata, a równocześnie fizycznie go podtrzymują, jak mityczny Atlas. Zatem mózg pozwala nam orientować się w świecie, tworzy świat, który postrzegamy, tworzy strukturę, spójność i kontekst. Nadaje światu sens, ale robi to przy pomocy skrótów, takich jak warunki wstępne, kategoryzacja, uprzedzenia i tak dalej. To umożliwia nam szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji. Mózg zmniejsza złożoność świata i pozwala nam efektywnie wchodzić w interakcje z naszym środowiskiem. Jest to pomocne, jednak musimy zdać sobie sprawę z tego, że myślimy w oparciu o pewne uwarunkowania wstępnie interesujące, nasze nawyki. Te właśnie rzeczy mogą nas powstrzymywać, zwłaszcza kiedy spotykamy się z czymś nieznanym, czymś zmiennym. Kiedy widzimy zmianę, jesteśmy w stanie tylko odtwarzać nasze zwyczajowe wzorce zachowania znów i znów. I wtedy nie jesteśmy w stanie oddziaływać na środowisko, czy też wchodzić w interakcję ze zmienionym środowiskiem. Mamy tylko to, co mamy i nie możemy nic zrobić. I to, co mamy, albo działa, albo jesteśmy zagubieni. Bez takiego elastycznego podejścia nie bylibyśmy w stanie kontynuować. Potrzebowalibyśmy nowej strategii, ale skąd ją wziąć? Jak poruszać się po nieznanym? Jeśli chodzi o utratę równowagi jako zasób, proponujemy destabilizację tego, co znane, poprzez agenta chaosu. Według Platona utrata równowagi jest podstawą całej wiedzy filozoficznej poprzez destabilizację bazy wiedzy i przekształcenie jej w niepewność. Według François Julien
Tylko poprzez ten akt filozofia zdaje sobie sprawę z tego, że ma podstawy, ma fundamenty. Te fundamenty filozofia uważa za oczywiste. I to właśnie wybory, jakich filozofia dokonuje bez zastanowienia, stanowią to, co nieprzemyślane. Czyli to jest właśnie to, o czym nie myślimy, to, co stereotypy, nawyki, uprzedzenia, to wszystko, co tkwi w nas od razu, z góry. Wskazujemy tu na podstawy, na fundamenty naszych działań. I to właśnie to domyślne ukształtowanie naszego punktu widzenia daje nam równowagę. Zawrót głowy, utrata równowagi prowadzi do rozchwiania, do dezorientacji, do braku porządku. Termin łaciński confundere oznacza łączyć ze sobą, zlewać ze sobą. I tu jeszcze raz chciałabym zacytować François Julliena. To właśnie ta faza, kiedy dzieje się ani jedno, ani drugie. Ta faza konfuzji i zawrotu głowy, kiedy przeciwieństwa są współmożliwe, kiedy nie ma jeszcze podziału pomiędzy nimi. To uważam za zasób. Umiejętność czy zdolność do myślenia w trybie utraty równowagi, a nie tego, co wyraźne. To jest właśnie to, co nazywamy przestrzenią współmożliwą. Rzeczywista i teoretyczna czasoprzestrzeń, która umożliwia transformację tego, co pozornie jasne. Dane i lakunę, i luki. To, co ukorzenione i to, co nieukorzenione. Z tej perspektywy mogą pojawić się nowe, bezprecedensowe możliwości. To poprzez stworzenie przestrzeni współmożliwej, czasoprzestrzeni dezorientacji, w ten sposób możemy utratę równowagi czy zawrót głowy przekształcić w zasób. Wróćmy teraz przez moment do ciała i rozważmy ruch potykania się. Potykanie się i upadanie jest dość dziwnym ruchem. Z ewolucyjnego punktu widzenia potykanie się, potknięcie budzi odruch, wywołuje odruch, który jest bardzo stary i zlokalizowany w dolnej części rdzenia kręgowego. Kiedy potykamy się, natychmiast rozluźniamy nogę, która jest niestabilna, a napinamy tę drugą w wysiłku mającym na celu przywrócenie równowagi. Ten odruch tworzy czasoprzestrzeń możliwości, przestrzeń współmożliwą upadku lub dalszego chodu. W przestrzeni współmożliwej wszystkie możliwości są obecne in potentia, jako możliwości, są współmożliwe, są możliwe razem. Obydwa potencjały, obydwie możliwości upadku lub dalszego chodu są równocześnie możliwe, mimo że są wzajemnie sprzeczne. Odruch przywrócenia równowagi przy potknięciu się ma na celu przywrócenie nam możliwości dalszego chodu. Bez niego przewrócilibyśmy się. Zatem w przestrzeni współmożliwej potknięcia się ta współmożliwość to jest zasób.
który posiada każda istota ludzka. W związku z tym utrata równowagi dotyczy nie tylko koncepcji teoretycznej, ale również fizycznego, zmysłowego i emocjonalnego doświadczenia, które kształtuje nasze wzorce myślenia, wiarę, działania i nawyki. Utrata równowagi jako ruch nieprzewidywalny, a równocześnie koncepcja ontologiczna i objaw, metoda i obiekt, poczucie i metafora może zmieniać kształt elementów wzajemnie ze sobą niepowiązanych lub wzajemnie się wykluczających. Wymaga to jednak, aby czasoprzestrzeń się otworzyła. Wracając do naszej konferencji i balansowania wspólnoty, chcielibyśmy powiedzieć, że utrata równowagi to stan bardzo niestabilny, powodujący powstanie emocji, tak jak przejażdżka kolejką górską, rollercoasterem, gdzie czujemy równocześnie strach, radość. Mieszają się one ze sobą i zmieniają się z jednego w drugie w okamgnieniu. Oczywiście w życiu rzeczywistym utraty równowagi nie można porównać z jazdą na kolejce górskiej, ponieważ kolejka górska ma początek i koniec. Natomiast dizziness, czyli owa utrata równowagi, jest zaskakująca, nieoczekiwana. Jesteśmy zdezorientowani, zaprzeczamy. Staramy się zaprzeczyć jej istnieniu, ponieważ utrata równowagi wymaga przyznania, że nie mamy nad czymś kontroli, że jesteśmy słabi, że możemy upaść. Ten zaskakujący element może być użyty jako narzędzie manipulacji. W związku z tym musimy edukować się w kwestii utraty równowagi. Może ona być zasobem, ale kiedy mówimy o wspólnocie, to musimy sobie zadać pytanie, kto ją wykorzystuje i w jakim celu. Wszyscy znamy takie osoby, które nazywamy drama queen, osoby egzaltowane, które tworzą wokół siebie dużo szumu po to, aby osiągnąć swoje cele emocjonalne. Tego typu działania mogą być rozszerzone na większą skalę i w dzisiejszym zachodnim społeczeństwie mamy wiele źródeł możliwych zaburzeń, a nawet katastrof. Dopiero teraz zaczynamy widzieć społeczeństwo, w którym siła emocji przeważa nad faktami i racjonalnym myśleniem. I to tam właśnie, w przestrzeni społecznej, utrata równowagi jest najbardziej przerażająca dla tych, którzy korzystają na stabilności sytuacji. Jednak destabilizacja, a nawet iluzja katastrofy i braku stabilności może przynosić zyski również ekonomiczne, polityczne, ekonomiczne. Na przykład, wiem, że oczywiście każdy z Państwa mógłby podać wiele takich przykładów, ale jednym z nich jest poczucie istniejące na całym świecie poczucie braku bezpieczeństwa powoduje gwałtowny wzrost sprzedaży broni. Więc ktoś korzysta na poczuciu nadciągającej katastrofy. Teraz chciałabym zacytować Hannę Arendt. Mam ten cytat tylko po niemiecku, ale postaram się go szybko przetłumaczyć na angielski. Und dass daher die Menschen sich der Welt entfremden und begonnen haben, sich auf ihre Subjektivität zurückzuziehen. Oznacza to, że rozpoznawalny spadek, upadek zdrowego rozsądku i wzrost łatwowierności prowadzi do alienacji ludzi, którzy cofają się do. Czy cierpią na regresję do swojej subiektywności? Jak to się ma do dezorientacji i utraty równowagi? Otóż jeśli chodzi o poczucie współdzielenia odczucia świata z innymi, prowadzi ono do wytworzenia takiego właśnie poczucia wspólnoty. Pomimo egzystencjalnego poczucia pluralizmu, wspólnoty, musimy pamiętać, że jest to swego rodzaju zdolność, którą rozwijają w sobie ludzie i jest to
jeden z aspektów natury ludzkiej i charakterystyka przestrzeni, którą współdzielimy z innymi. Zatem kluczowe znaczenie ma to, aby więcej mówić o utracie równowagi, o wspólnocie i o naszych opcjach, o balansowaniu lub poruszaniu się po przestrzeni dezorientacji wspólnie. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Idąc dalej zgodnie z programem, chciałbym teraz przekazać głos panu Haraldowi Kaczmajerowi, którego wykład nosi tytuł Taumel i bycie razem. Proszę o korzystanie z mikrofonu. Excuse me, can you speak to the phone, to the microphone for the translators? So, this one here better? Yep. Okay. Teraz już mnie chyba słychać. To był bardzo piękny referat, za który jestem wdzięczny. Bardzo wiele z tego, do bardzo wielu kwestii mógłbym się odnieść. Dziś na wystawie też widzieliśmy różne ciekawe prace. Jestem analitykiem sieci społecznych. Między innymi badam to, w jaki sposób powiązane są ze sobą różne osoby, spokrewnione, powiązane, jak działają społeczeństwa, jaka jest ich dynamika. I to, co postaram się zrobić w kolejnych 35 minutach, to połączyć tę ideę braku równowagi z pojęciem społeczeństwa, w którym jedność mogłaby zaistnieć. Usłyszeliśmy już, że żyjemy w dziwnych, niespokojnych czasach, wielkiej fragmentaryzacji, konfliktu. Pojawia się pytanie o naszą jedność, czy jest ona w ogóle możliwa, jakiego rodzaju pojęcie jedności moglibyśmy wytworzyć. Chciałbym podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat. Chciałbym rozpocząć od cytatu F. Scotta Fitzgeralda z The Crack Up. Oczywiście całe życie jest procesem rozpadu, psucia się. Już od... Oczywiście tutaj pada słowo oczywiście. I wszyscy czekamy na ten moment. Wszyscy liczymy się z tym, że nasze role również się załamią. Kiedy przyjrzymy się tej metaforze, tego linoskoczka, in the middle. Tutaj mamy słynną grafikę Paula Klee, akrobata. I chciałem się nią podzielić, ponieważ jest tutaj bardzo wiele rzeczy, które moglibyśmy wziąć pod uwagę. Tak mniej więcej wygląda droga naszego życia, różnego rodzaju drzwi, przejścia. A na górze linoskoczek. I co ciekawe, trzyma on pewną
poprzeczkę, dzięki której może utrzymać równowagę, balansuje. Oczywiście oddziałują na tę poprzeczkę siły grawitacji i służy ona temu, aby wyrównać właśnie ten stan utraty równowagi. A jest ten drążek stabilny, ponieważ utrzymujemy tę równowagę i życie jest właśnie tym, czyli systemami, które są, które powodują nierównowagę, które oddziałują na nas w przeciwnych kierunkach i właśnie dlatego możemy się poruszać. Więc mamy taki element horyzontalny, ale także pionowy. Linie pionowe i poziome. I to ciekawe, ponieważ moje pytanie brzmi następująco. Na czym polega ta metafora horyzontalności, jeżeli odniesiemy ją do społeczeństwa? A jednocześnie mówimy o pewnej wertykalności. Na czym to polega w społeczności? Gdzie tutaj mamy tę linię poziomą i linię pionową w społeczeństwie? I tutaj musimy odnieść się do prawa Ashbiego, który był cybernetykiem z zachodniego wybrzeża, jednym z ojców założycieli cybernetyki. I jest on autorem prawa różnorodności, wymaganej różnorodności. Czym jest ta wymagana różnorodność, o czym mówi to prawo? Mianowicie, jeżeli chcemy coś ustabilizować, na przykład utrzymać się na linię, jeżeli chcemy, aby jeden czynnik był stabilny, to wszystkie pozostałe zmienne potrzebują tej różnorodności, aby utrzymać stabilność. A więc stabilność możliwa jest tylko, jeżeli mamy jednocześnie różnorodność, złożoność. Czyli im większe turbulencje w świecie, tym więcej potrzebujemy różnorodności, aby utrzymać stabilizację. A więc nie ma tutaj opozycji między stabilnością a dynamiką, a zmianą. Czyli to nie jest tak, że mamy z jednej strony zmianę, a z drugiej dynamikę, ale możemy zachować stabilność wyłącznie w warunkach różnorodności. Co to oznacza dla społeczeństwa? W jaki sposób możemy przełożyć te idee i dzięki nim rozpatrywać pojęcie jedności? Także co mamy na myśli, mówiąc o różnorodności? Czy jest jakiś ogólny model, który łączyłby te wszystkie pojęcia? I właściwie już od dłuższego czasu rozważam te kwestie w swojej pracy. A więc przechodząc do tematu, dlaczego, kiedy mówimy o jedności, czym jest konflikt, dlaczego to się wszystko komplikuje, dlaczego mamy tendencję do upadków, do konfliktu? Pomyślmy, spotykają się dwie osoby, chłopak z dziewczyną, nigdy się wcześniej nie widzieli, spotykają się po raz pierwszy. To może mogą być z tym związane różne opowieści. Będąc w takiej sytuacji, zastanawiamy się, jak widzi nas ta druga osoba. Mamy również naszą własną percepcję na temat siebie. Więc ta sytuacja ma bardzo wiele różnych stron. Tworzymy takie opowieści w głowie. Wiemy również, że mamy podświadomość, bardzo wiele, mamy też takie cienie
projektujemy coś na tę drugą osobę, a więc mamy tutaj 12 różnych możliwych kierunków transferencji w momencie, kiedy chłopak spotyka dziewczynę. Możemy projektować jakąś iluzję albo jakieś podświadome pragnienia. To, co nam się podoba w tej drugiej osobie, to może być świadome, nieświadome. Jak postrzegamy samych siebie? Możemy tutaj również dodać to, jak widzimy, postrzegamy samych siebie, n do potęgi drugiej. I wtedy mamy już 16 możliwych. Interpretacji. I siedzimy tutaj zastanawiając się, dlaczego relacje międzyludzkie są aż tak skomplikowane. Dałem tutaj przykład dwóch osób, ale pomyślmy o całej sali. Pomyślmy o większej grupie ludzi. Dwadzieścia do potęgi drugiej, 20 osób, czy mamy tutaj... To daje nam to bardzo, bardzo dużo możliwości już tutaj w tej grupie. I ta dynamika, te relacje i projekcje i transfery nie są stabilne. W każdej relacji, w każdym połączeniu, każde takie połączenie przechodzi różne fazy, różne cykle. I tutaj mamy... Na przykład nowej miłości. Zakochujemy się w kimś. Nie mamy tutaj wspólnych wspomnień, ponieważ to jest nowa osoba. Następnie budujemy relacje. Dochodzi element złożoności. Wszystkie te rzeczy gromadzą się. I ta złożoność buduje nasze poczucie partnerstwa. I być może w pewnym momencie pojawia się jakiś kryzys i po tym kryzysie albo mamy rozstanie, albo nowy początek. Czyli jeśli rozstajemy się, no to zaczynamy szukać nowej osoby i cykl rozpoczyna się od nowa. I tego rodzaju cykle towarzyszą każdej relacji, nie tylko relacji z osobą, ale relacji do naszych myśli, przyzwyczajeń i tak dalej. Ta dynamika jest uniwersalna. A potem pojawia się niesamowity człowiek imieniem Paul Klee, którego wszyscy znamy, możemy kupić nawet jego reprodukcję w Ikei. Większość osób w ogóle nie rozumie jego niesamowitego świata. W jego zeszytach z 23 roku tworzy taki model natury linii. I oczywiście wiemy, że życie jest procesem upadków. Tutaj wprowadza różnego rodzaju linie aktywne, medialne i pasywne. I posługuje się metaforą upadku, ścinania. Mówi o sobie. Jestem silny, wszystko mam pod kontrolą, ale następnie upadam, zostaję ścięty przez życie, tak jak drzewo. Coś nas przewraca i tworzy taką metaforę takiej pętli nieskończoności. Coś w rodzaju wstęgi Möbiusa. I w pewnym sensie odkrywa proces działania. Czyli z jednej strony wiosna, lato, szczyt moich możliwości, następnie upadek, ścięcie. Jest to podobna struktura. Później o tym powiem.
I tak naprawdę zagłębia się w te momenty tych cyklów, kiedy mamy tutaj właśnie tę wiosnę, lato, jesień, zimę, cały cykl, w ramach którego występują te pętelki. Ale jest też symbol cyklu jako takiego. Najbardziej trafny, najlepszy sposób opisania tej dynamiki, przedstawienia jej, jest to taki obieg. Dochodzi do regeneracji i degeneracji, czyli ta niebieska linia jest tą częścią degeneracyjną, a czerwona jest tym momentem regeneracyjnym. Więc to są dwa etapy, dwie fazy tego cyklu. W ten sposób pięknie przedstawia bicie serca to, w jaki sposób nasz organizm przechodzi różne cykle regeneracji i degeneracji. A tutaj widzimy obiekt badań nowoczesnej nauki sieciowej. Tak możemy rozrysować rozwój naszego gatunku, przyrody. Czyli narodziny i tak dalej, cykl adaptacyjny, który również objawia się w naszym społeczeństwie, nawet w technologii. Pomyślmy o firmie, o jakimś startupie, który staje się, przekształca się w dużą firmę. Następnie jest kryzys, dekonstrukcja. Trzeba szukać nowych sposobów, nowych form działania, albo wypaść z rynku, albo w ogóle zacząć zajmować się czymś innym. I te wykresy są dla mnie czymś bardzo inspirującym, mają taką głębię filozoficzną, pewne piękno. Tutaj wersja H.T.O. Duma. Coś, co nazywa pulsowaniem w różnych rytmach, z różną prędkością. Na przykład taki silny, powolny puls, jaki widzimy w ewolucji, czy w jakimś wielkim trzęsieniu ziemi. Z drugiej strony możemy mieć całą serię mniejszych wstrząsów. Więc mamy różne cykle z różnym pulsem. I wracając do tego symbolu nieskończoności, chciałbym podzielić się z Państwem takim naukowym znaczeniem tego wykresu. Ta grafika jest prostsza, uproszczona i to, co tutaj mamy, to początek, rozwój, jakieś zaburzenia, dekonstrukcja i ponowny wzrost, czy też rekonstrukcja. Tutaj mamy fazę alfa i omega, przełom, utratę równowagi. Wszystkie te fazy mają swoją własną fenomenologię, swoje własne tempo. Czyli tutaj mamy coś, co się rodzi i przybiera na sile. Możemy na przykład przywołać tutaj przykład jakiejś gąsienicy, która je i rośnie.
czuje się tak naprawdę uwięziona we własnym ciele, po czym przekształca się w pięknego motyla. I to byłaby faza rozwoju. A ten przełom i utrata równowagi zawsze jest częścią cyklu. Jest to wręcz konieczny wymóg, aby przejść od fazy rozwoju do od fazy wzrostu do fazy rozwoju. Coś, co pozwala nam zyskać siłę po upadku, po jakiejś porażce, po której musimy się zmienić. Osiągamy nową jakość. I ma to ciekawe przełożenie, kiedy mówimy o jedności, ponieważ oznacza to, że wszystkie te fazy i pory mają swój własny charakter. Na przykład, jeżeli chcemy napisać jakiś coś o wiośnie, to myślimy o ludziach młodych, zakładających startupy, pełnych energii. Potem wzrost, czyli tutaj wykorzystywanie pewnego potencjału, który, jak zobaczymy, powstał na tym wcześniejszym poziomie, tam, gdzie mieliśmy tą czerwoną linię, tutaj ten potencjał, który wykorzystujemy, czyli najpierw mieliśmy przedsiębiorcę, potem jakiegoś administratora, potem przełom, artysta, osoba z ozranionym umyśle, osoba o zawrotach głowy, i tego cyklu nie możemy przejść bez terapii. Czyli tutaj na tym poziomie teraz pojawia się terapeuta, taka osoba, która pozwala na to, aby ten cykl zatoczył koło i wrócił z powrotem do swojego początku. Więc mamy tutaj eksploatację, wykorzystanie i eksplorację. Możemy tutaj również nałożyć różnego rodzaju formy społeczne, czyli na przykład zaczynamy od jednostki, potem tworzymy zespół, który organizuje się, przechodzi w pewnego rodzaju hierarchię. Potem mamy załamanie, czyli ten moment kryzysowy. I wtedy musimy wsłuchać się w siebie. Musimy wejrzeć w swoje wnętrze, dokonać introspekcji. I to jest tak naprawdę taka wyidealizowana wersja tego, co mam na myśli, mówiąc o jedności społecznej. Oczywiście są sygnały świadczące o tym, że zaraz może nastąpić właśnie takie załamanie, jakieś pęknięcie, tak zwana faza K, kiedy zaczynają pokazywać się te pęknięcia, jakieś zadrapania, jakieś a potem taki przełom, kryzys, rozpad, całkowita porażka i następnie gdzieś wracamy, znowu coś rozpoczynamy, ale jest tutaj bardzo wiele przełomów, bardzo wiele szczelin rozpadu. A tutaj mamy z kolei nową wiedzę, pogłębienie, dezorientacja, taki cykl uczenia się, nowy paradygmat, mainstream, ortodoksja, zmiana paradygmatu, heterodoksja, niewiedza, nowe kombinacje. I o to właśnie chodzi w zdobywaniu wiedzy, w tworzeniu wiedzy. Cykle uczenia się. And what's important here is just to
Warto tutaj zrozumieć, że te cykle odbywają się na w różnej skali, w różnym tempie. Na przykład cykle, może mieć cykle kulturowe, indywidualne, społeczne. W każdej minucie w naszym ciele umiera 30 milionów komórek. Możecie to Państwo wygooglować. W każdej minucie 30 milionów to bardzo dużo. Są też komórki w naszym ciele, w naszym mózgu, które umrą wraz ze śmiercią całego organizmu. A i to się dzieje w takim cyklu 70-80-letnim. Więc jest to taki zbiór różnych wektorów działających w różnej skali, na różnych poziomach. I to właśnie, na tym właśnie polegają sieci i cykle. Oczywiście są też cykle w cyklach, a więc na każdym etapie mamy takie fraktale, ale piękno wstęgi Möbiusa polega między innymi na tym, że zawsze powracamy drugą stroną. Nigdy nie wracamy do tego samego punktu. Możemy jednak myśleć o tym jako o cyklu, czy też w kategoriach modelu. W cyklu występują cztery decydujące momenty, czyli po pierwsze początek, ale tak naprawdę nie możemy nic zacząć, ponieważ nasz potencjał jest w jakiś sposób zablokowany. Nie mamy kapitału, nie mamy zasobów i to jest taka pułapka zablokowanego potencjału. Następnie pułapka takiej sztywności, ale chcemy jakoś zaczepić się w tym momencie, nie chcemy tracić tego, co już zdobyliśmy. Staramy się jakoś mimo wszystko pozostać w tym miejscu, trzymać się tego. Następnie przychodzi rozczarowanie i tutaj pęknięcie. A następnie zagubienie się w bólu. I wszyscy znamy osoby, które nawet po 10-20 latach nadal pamiętają, że ktoś ich w życiu skrzywdził. Cały czas opowiadają tę samą historię o tym, że coś poszło nie tak, to nie powinno było tak być i tak dalej. To nie tak miało być. I tutaj też mogą się zablokować, zatrzymać, co uniemożliwia przejście do kolejnej fazy cyklu, a jeżeli się gdzieś zablokujemy, no to niestety nie możemy powrócić do równowagi. Możemy również zagubić się w poszukiwaniach. Jest wiele osób, które szuka, próbują jednego, drugiego, a mimo wszystko nie są w stanie przejść dalej. Taka niekończąca się eksploracja. Wszystkie te etapy czekają na nas, wiemy o nich. Żaden z nich nie jest jakiś gorszy. To są po prostu etapy pewnego procesu stawania się. Problemy zaczynają się w momencie, kiedy próbujemy uniknąć właśnie tej destabilizacji, utraty równowagi. Blokujemy się na jakimś etapie. Oczywiście, myśląc o tych cyklach, tutaj w fazie K wszystko jest już postanowione, to jest status quo i w tym miejscu pojawiają się stereotypy. Stereotypy na przykład, że są ludzie, których lubimy, ludzie, których nie lubimy i ludzie, których po prostu ignorujemy.
z którymi, na których nie tracimy czasu, czyli przyjaciele, wrogowie i cała reszta. Tak właśnie w taki instrumentalny sposób traktujemy się nawzajem, tak postrzegamy świat. I to właśnie Jacob Levi Moreno powiedział, że tego rodzaju stereotypy są jak puszki. Był założycielem, był wynalazcą psychodramy i teorii ról społecznych. Pracował w Wiedniu do 23 roku, a następnie przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. I dlaczego przywołuję tutaj jego przykład? A dlaczego się na niego powołuję? Czyli wiemy już, że mamy pewną dynamikę, którą przedstawiłem i chcemy stworzyć pewien model jedności. Na początku pytałem o te wymiary poziome i pionowe społeczeństwa. I przechodząc do pojęcia współmożliwości Juliena, zdaje się oczywistym, że społeczeństwo tworzy współmożliwe przestrzenie dla wszystkich tych osobowości. Są osoby, których nie lubimy, które lubimy bardziej niż innych, ale nie możemy nigdy powiedzieć, że potrzebujemy jedynie pionierów, czy jedynie przedsiębiorców, jedynie wizjonerów, artystów i tak dalej, albo terapeutów. Zatem rozumiemy, że aby regenerować i degenerować się, aby wzrastać i rozwijać się, odnawiać się, musimy tworzyć przestrzenie, w których uczestniczą wszystkie te osobowości. I tak właśnie mogłaby wyglądać zrównoważona jedność. Ale jak możemy to osiągnąć? Jednak cały czas musi nam towarzyszyć pamięć o tym, co poszło dobrze, co poszło źle. W pewnym wieku tak już jest, że czasami coś się zdarzyło. Natomiast tutaj mamy przyszłość, a ta przyszłość to jest ten wspaniały świat ze wszystkimi naszymi projekcjami, transferencjami, nadziejami. I nie możemy przezwyciężyć czy stworzyć przestrzeni współmożliwości, ani w przeszłości, ani w przyszłości. To jest po prostu niemożliwe. Musimy to zrobić w tu i teraz, w momencie spotkania. Hickman napisał wspaniałą książkę na temat właśnie momentu obecnego i mówił o teatrze improwizacji. Obserwował go, było to zainteresowanie naukowe, ale i terapeutyczne. Jeśli zaczynamy improwizować w tu i teraz, to współtworzymy nowe scenariusze i nowe role. I odgrywał scenki z dziećmi w przedszkolach, gdzie dzieci klasy pracującej miały swój plac zabaw i eksperymentował on z sposobami przezwyciężania tych tradycyjnych przypisanych ról.
I o to chodziło w teatrze improwizacji. Poprzez akt improwizacji, poprzez akt współtworzenia scenariusza, twierdził, że sięgamy do źródła spontaniczności, że dzieje się to tylko w momencie spotkania samego siebie czy kogoś innego. I tu dochodzimy do tak zwanego horyzontalnego wymiaru społeczności. Czy jest to miejsce spotkania, miejsce współmożliwości? I to byłoby coś w rodzaju metafory. Muzyka jest wspaniałą metaforą, ponieważ mamy wszystkie te różne cykle, różne gamy, różne prędkości. I korzystam tutaj z muzyki jako z metafory. Mamy tutaj wymiar pionowy, wymiar poziomy, horyzontalny. Tutaj jest są one reprezentowane graficznie. Więc jesteśmy w tu i teraz. I jest to miejsce, które ze sobą współdzielimy, ale mają miejsce również niektóre powtarzalne spotkania. Czyli ten cykl wspólnych czy współdzielonych spotkań tworzy historię konwergencji, czy też wspólnego celu. Cel wyłania się z tych spotkań, tak to nazywamy. Cel jest czymś, co jest wynikiem, co wyłania się. Moreno mówił, że spontaniczność i współtworzenie jest również momentem terapeutycznym, momentem ozdrowienia. Jest to technika terapeutyczna. I kiedy pomyślimy o mediach społecznościowych, o internecie, wiemy, że jest to rodzaj spotkań całkowicie asynchronicznych, oddzielonych od czasu i przestrzeni. Nigdy nie jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, w tym samym miejscu. Nawet jeśli rozmawiamy przez internet, na czacie internetowym, to i tak jest jakieś tam opóźnienie. To oznacza, że owe miejsca współtworzenia i współmożliwości są czymś, czego nasze społeczeństwo bardzo potrzebuje. I to wymaga od nas, abyśmy zrozumieli, że nasz cykl odnowy jest szczególny, bo nie obejmujemy całego cyklu. Zatem czy jest możliwe, abyśmy poszli naprzód i zobaczyli, że owe fragmentaryczne elementy postrzegania perspektywy, kontrola, przecież nienawidzimy kontroli, nienawidzimy hierarchii. Dlaczego? Czy to jest rozsądne? Dlaczego ich nienawidzimy? To tak, jakbyśmy nienawidzili własnego cienia. Mam tu na myśli to, że każda z tych różnych ról wiąże się ze swoją własną narracją. I jeśli istnieją jakieś dodatkowe, ewolucyjne kroki w naszym całkowicie, i przepraszam tutaj za słowo wulgarne, popieprzonej sytuacji politycznej, to te wszystkie specyfiki, te wszystkie poszczególne elementy, tak, liberałowie, konserwatyści, przedsiębiorcy, egalitaryzm i tak dalej, to muszą być równoważeni przez twórców, artystów, bo to oni odnawiają społeczeństwo, to oni utrzymują społeczeństwo przy życiu. Jednak jest niestety tak, że wszyscy chcemy tylko eksploatować. Nikt nie chce przygotowywać tych zmian, pracować nad odnową. I ludzie najczęściej nie chcą słyszeć o tym, że ekologia, sztuka, nauka, ale również duchowość są środkami odnowy świata, tak? Natura, ekologia i tak dalej. Zatem musimy dobrze zrozumieć wszystkie te role. Natomiast osoba, która jest zdezorientowana, sfrustrowana, która jest w stanie zawrotu głowy, jest spękana,
złamana, traci poczucie orientacji, jest również absolutnie konieczna, jest niezbędną postacią w całej tej sztuce. A jaki jest tytuł tej sztuki? To życie jako zmienność i proces. Chodzi tu cały czas o to, w jaki sposób możemy utrzymać się na ścieżce rozwoju. Jak możemy dalej się rozwijać, jak możemy rozwijać możliwości przyległe, jak możemy eksplorować zrozumienie tego, co to oznacza być żywym, poczucie życia. I kiedy mówimy o wspólnocie, to mamy tutaj mnóstwo znaczeń. Wspólnota jakiego rodzaju? Zatem wszystkie te elementy są niezbędne do tego, aby owe społeczności współmożliwe istniały. Do tego potrzebny jest ten cykl spotkań. Musi być rytm, musi być cykl. Musimy napotykać na różnice, odgrywać różne role, ale aby mieć poczucie wspólnej podróży, musimy mieć wspólny cel. To jest rysunek z roku 1914. Wszyscy wiemy, co się stało wiosną 1914. Tutaj w przededniu I wojny światowej Jacob Moreno tak opisał przestrzeń teatralną. To jest przestrzeń teatru, a to ci, to miejsce, w którym spotykają się improwizatorzy. I sztuka nazywa się zaproszenie do spotkania i wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, abyśmy pracowali z tą przestrzenią, gdzie następują radykalne spotkania, ale nie spotkania między ludźmi takimi jak my, niestety. Potrzebni są wszyscy, potrzebujemy wszystkich tych ludzi i to musi być następna rzecz, dlatego że jeśli spróbujemy tylko, będziemy się trzymać tylko, jeśli pozostaniemy tylko w obrębie naszej własnej grupy, nawet jeśli wiemy, że to my jesteśmy tymi, którzy sprawiają, że świat jest otwarty, że jest dostępny, jeśli my tworzymy tlen dla przyszłości, a tak przecież jest, to my nie jesteśmy całością, nie tworzymy całej historii. Więc potrzebujemy wszystkich tych ról, wszystkich tych ludzi. Także dziękuję, że wysłuchaliście mojej wizji na temat balansu i wspólnoty i tego, jaką rolę w tym wszystkim odgrywa utrata równowagi w skali działającego społeczeństwa czy też wspólnoty. Dziękuję. Idąc, bardzo dziękuję za tę bardzo inspirującą wypowiedź i prezentację. I zapisałem sobie parę interesujących kwestii i pytań dla potrzeb późniejszej dyskusji. Jednak, ponieważ mamy lekkie opóźnienie, kontynuujemy nasz program i chciałbym zapytać Państwa, czy chcielibyście zobaczyć performance wideo polskiej grupy performerskiej Chief Judge. Wideo ma 6 minut. Jest to jeden z ich najnowszych performansów, czy też przekażemy głos Markusowi Schneidakowi i przed dyskusją i zakończymy sesję prezentacji tym filmikiem, który nie jest bezpośrednio powiązany z tematem naszej konferencji, ale zawiera pewne aspekty istotne dla jutrzejszych prezentacji. Zatem, jak Państwo sądzicie, czy jeśli wyświetlimy film przed dyskusją, to będziemy mieli taką przerwę wizualną. Natomiast jeśli chcielibyście Państwo się odświeżyć czy napić wody, to... Bez dalszego przedłużania przedstawię Markusa Steinbecka
i jego prezentację. Markus, masz głos i pół godziny. Czy mikrofon jest włączony, tak? Bardzo dziękuję. Bardzo cieszę się, że mam okazję się z Państwem spotkać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie. Ruth i Leo i Caro spotkaliśmy się ostatnim razem w Tel Awiwie. Teraz jesteśmy wszyscy tutaj w Warszawie. Bardzo cieszę się, że tu jestem. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tego sympozjum, tego wydarzenia. No, event mogłoby być określeniem może nieco problematycznym. Chciałbym tutaj mówić o kwestiach, które mnie interesują. Utrata, czy też zawrót głowy po niemiecku, Taumel, po francusku vertigo. Wspominaliśmy już tutaj o owym wirze emocji. I warto tu przywołać Joshua Gambera, współczesnego filozofa, który mówił o Le Feu et le Récit, czytałem to po francusku. Nie wiem, jak ten tytuł tłumaczy się na język polski, ale jest wspaniały tekst Giorgio Agambena, który mówi właśnie o wirze, o zawrocie głowy, o tym, jak jest się schwytanym w pułapkę przez ocean, przez wodę, kiedy płyniemy po morzu i nagle doświadczamy tego, jaką siłę ma ocean, jak bardzo jest nieprzewidywalny. Byłem kiedyś na Islandii i jeden z przyjaciół zabrał nas na morze i powiedział, turystom wydaje się, że morze jest ich przyjacielem, lubią pływać, bo wszyscy lubimy pływać. To takie romantyczne i w ogóle. I lubimy przebywać w morzu. Ale morze tak naprawdę nie jest naszym przyjacielem, nie jest przyjazne. No i ów przyjaciel z Islandii powiedział mi, że turyści po prostu ignorują to, co mówią im Islandczycy. A Islandczycy mówią, uważajcie, bo wydaje się wam, że umiecie pływać i może nawet macie rację, umiecie pływać. Nauczyliście się jako dzieci, ale nie jesteście w basenie. To jest kurna ocean. I to pamiętam, jest taki moment, że morze po prostu was zabiera. Ocean to jest takie wspaniałe, wysublimowane i równocześnie okrutne wyrażenie. Ocean cię zabiera. Czytamy filozofię Krytyka czystego rozumu Immanuela Kanta. Nie tylko czystego rozumu, natomiast druga krytyka to krytyka praktycznego rozumu. I trzecia to krytyka osądu. Pierwsza i druga krytyka Kanta zajmuje się koncepcją oceanu, znaczy pojawia się tam koncepcja oceanu, morza, który staje się alegorią tego, co wzniosłe, co wysmakowane. I wprowadzone jest tutaj rozróżnienie pomiędzy tym, pomiędzy pięknem a wysmakowaniem. I odnosi się to między innymi do tak zwanej ontologicznej niespójności, tak to nazywam w moich książkach. Tak, więc utrata równowagi. Chciałbym zacząć moją wypowiedź od skoncentrowania się na koncepcji, która rzadko była dzisiaj wspominana, a mianowicie koncepcji doświadczenia. Po francusku expérience, Erfahrung po niemiecku. Nie wiem, jak się mówi to po polsku, ale
zdobywanie doświadczeń. Po niemiecku, francusku doświadczenie się robi, tworzy. I nie tylko, to nie jest przypadek, że zarówno Martin Heidegger, jak i Michel Foucault mówili o tej koncepcji doświadczenia. Doświadczenie jest kluczowym elementem wszystkich prac Michela Foucault. Zatem faire une expérience, coś jak tworzenie doświadczenia, robienie doświadczenia. Co to oznacza? To, o czym mówili już Ruth i Leo, czyli utrata gruntu pod nogami, utrata tego, co uważaliśmy za pewnik, nieświadomość tego, gdzie jestem, gdzie przynależę, utrata tożsamości, tworzenie tych doświadczeń niespójności mojej tożsamości, niespójności mojej wiedzy. Nie jestem obskurantystą. Nie mówię Państwu, że nie ma wiedzy, nie ma pewności, nie ma pewników, nie ma dowodów, nie ma faktów. Nie, dopiero co wróciłem z sympozjum w Monachium, które odbyło się kilka dni temu i rozmawialiśmy o faktach alternatywnych w wymiarze politycznym. Trump, trumpizm i cała ta niefilozoficzna otoczka, którą to implikuje. Ale znów, fakty to po prostu fakty. Myślę więc, że musimy nadal zachowywać powagę, nie ignorować historii filozofii ostatnich 50, 60, 70 lat, nawet więcej, 100 lat i więcej. Nietzsche umarł w roku 1900. Urodził się w 1844, a umarł w 1900. Czyli umarł 117 lat temu. A przedtem mieliśmy 11 lat zawrotu głowy. Nie, szaleństwa. Nie, czego? Jak to nazwać? Po niemiecku nazywa się to Umnachtung. Odszedł w ciemność, w noc. Noc obłędu, utraty równowagi, utraty zmysłów. Któż powiedział, że myślenie nie implikuje utraty umysłu? Jakby to powiedzieć po angielsku? Gotowość, otwartość, afirmacja, doświadczenia utraty spójności, utraty gruntu pod nogami. Utrata spójności, utrata dowodu, utrata pewników, pewności, utrata faktów, rzeczy, które miały być stałe. Takie zwykłe, codzienne prawdy. W ten sposób orientujemy się w tym uogólnionym chaosie braku orientacji. Nietzsche stwierdził jego istnienie, mówiąc, że Bóg umarł. Rozumiał przez to, że ostatni dowód, ostatnie znaczenie, ostatnia pewność zniknęła. Nietzsche nigdy nie twierdził, że nie ma znaczenia i nie ma faktów. Oczywiście, że nie. Jestem pewien, że wszyscy czytaliście Genealogię Moralności, jeden z ostatnich tekstów Nietzschego. I ten tekst, jeśli Państwo pamiętacie, jest tam piękny paragraf. Nietzsche twierdzi, że wynajduje tam, czy wymyśla, tworzy koncepcję, która wiąże się z tym, o czym mówiliśmy dziś, o czym mówimy dziś wieczorem, a mianowicie tak zwanego petit fatalism. Petit fait to są takie drobne, małe fakty, drobne fakty. A fatalism oznacza fatalizm, czyli koncepcja fatum z łaciny. Los po niemiecku, Schicksal po niemiecku, przeznaczenie. Czyli cała
klasyczna tradycja ontologiczna, również chrześcijańska metafizyka. Ontoteologia właściwie należałoby to nazwać, począwszy od świętego Augustyna, chociaż tak naprawdę również przed nim cała ta koncepcja predestynacji, programowania. To jest jak koncepcja istnienia owego superbytu, bytu nadrzędnego, umysłu nadrzędnego, zwanego w chrześcijańskiej tradycji Bogiem. Jak dziś go nazywamy, programista, ten, który napisał program, a my ten program wykonujemy, program, który on stworzył. I Nietzsche, twierdząc, że Bóg umarł, twierdzi, że owo programowanie nie istnieje. I naprawdę mamy przesrane. Jesteśmy zagubieni w wolności. O tym mówił Jean-Paul Sartre. Jak wiecie, mówił: nous sommes condamnés à être libres. Jesteśmy skazani na wolność. I w owej rosnącej pustyni nihilizmu, jak nazywał to Nietzsche, ta rosnąca pustynia nihilizmu jest pustynią wolności. Musimy zatem rozumieć i pamiętać, jestem pewien, że wszyscy Państwo wiecie, o czym teraz mówię. Musimy pamiętać to, o czym już wiemy, ale czasem musimy sobie przypomnieć o tym, co wiemy, dlatego że nikt nie funkcjonuje stale na najwyższym poziomie swojej świadomości, więc może nawet nie mamy w sobie tego poczucia żądzy wolności. Nie mówimy: chcę być wolny, ponieważ jestem bytem wyemancypowanym i chcę się wyemancypować z konwencji, uwolnić od konwencji i tradycyjnych zasad i tak dalej, uwolnić od przeszłości. Chcę się uwolnić z dyktatury ram kulturowych. Jestem częścią porządku symbolicznego. Kultura jest systemem autorytarnym, jak język. Nigdy nie rozumiem, dlaczego ludzie czasem mówią: interesuje mnie kultura. To jest najgłupsze stwierdzenie, jakie można wygłosić. Jesteśmy w pułapce kultury, jesteśmy przez nią zniewoleni. Więc zainteresowanie kulturą wydaje mi się być czy tak naprawdę niezdolnością do myślenia. Zatem kultura, porządek symboliczny, tradycje, to są konstrukty, którym przynależymy i trudno nam wykroczyć poza nie. Jesteśmy elementami tego systemu ustalonych pewników, ustalonych dowodów, ustalonych jednolitości czy też spójności. Podobnie jak wy wszyscy, lubię to słownictwo, spójność, niespójność. Napisałem książkę o niespójności. Nie dlatego, że lubię tracić grunt pod nogami, no bo ja również. Me too. Ja też. Tak? Me too. Tak, też nie chcę tracić kontroli nad moim życiem. Nie chcę być kontrolowany przez innych, nie chcę być obiektywizowany przez innych, przez mężczyzn czy kobiety. Nie akceptuję tego typu zwykłej przemocy, która codziennie jest elementem mojej rzeczywistości jako mężczyzny, jako kobiety czy jako dziecka. W tej części świata czy innej. Jest to złożone. Więc musimy sobie powiedzieć, czy to wystarczy, że powiem, że chcę być wolny. Czy jest to przekonywujące, kiedy ktoś inny powie nam: chcę być wolny. Po przeczytaniu Sartra w wieku 15 lat, czy 12, 14, jak my wszyscy, bo Sartre jest na ogół jednym z pierwszych filozofów, którego się czyta w młodym wieku. Jak się przeczytało Dostojewskiego, to się przechodzi do Sartra.
I Sartre mówi nam, że jesteśmy skazani na wolność. Więc wolność jest dla nas problemem. Nawet jeśli twierdzimy, że chcemy być wolni, może kłamiemy. Dlaczego? Dlatego, że doświadczenie wolności jest doświadczeniem pustki wolności. Więc tu wracamy do kwestii doświadczenia. Doświadczenie. Doświadczenie to zawsze doświadczenie czyjeś, czyli z całości wolności, tak jak ujął to Sartre. L'être le néant, czyli bycie nicością, napisane to chyba w 1943, i mówiono, że Sartre nie zrozumiał Mousseau i Hegla i tak dalej. No być może, ale z tego niezrozumienia wyrosła silna, przekonywująca propozycja filozoficzna. Nie jest, a nigdy filozofia nie jest niczym więcej. Filozofia jest zawsze tylko propozycją, pytaniem. Nie możemy być dogmatyczni. Nie możemy bezkrytycznie przyjąć wszystkiego, co powiedział Adorno, czy Judith Butler, czy Simone Weil. Czy Gilles Deleuze, czy Foucault. Równocześnie obcowanie z tymi tekstami filozoficznymi pomaga nam zrozumieć, że wszyscy ci filozofowie, których wymieniłem, Simone Weil, Judith Berglund i inni, Heidegger, Schelling, Hegel, Sartre i inni, wszyscy ci filozofowie zajmują się bardzo podstawowymi, fundamentalnymi pytaniami. I cóż to za pytanie? To pytanie dotyczące czegoś, co chciałbym połączyć z koncepcją doświadczenia i przepaści. Doświadczenie jest zawsze doświadczeniem przepaści, braku świadomości, kim jestem ja jako podmiot, jako jednostka, jako człowiek, jakbyśmy tego nie nazwali. W całej tej długiej historii dekonstrukcji tych kategorii, nie tylko w wykonaniu Derrida czy Jean-Luc Nancy, ale już wcześniej psychoanalizy i jej konsekwencji, marksizmu, jego konsekwencji, teoria alienacji Marksa, teoria tak, jednak nie chcemy upaść. Miałem tu mówić o utracie równowagi, ale minimum równowagi i stabilności muszę utrzymać, żeby móc dalej mówić. I chciałbym również wrócić nieco później do innego stanowiska filozoficznego, bo pamiętam, co mówiliśmy wcześniej. Ludwig Wittgenstein tak mówił. Otóż te stanowiska, o których mówię, ci filozofowie, wszyscy zajmowali się kwestią tego, kim jestem, jak zdefiniować pozycję jednostki ludzkiej w istoty ludzkiej w istniejącym porządku, w perspektywie ontologicznej, kosmicznej. Jednej z perspektyw kosmicznych być może, bo teraz musimy również uwzględniać kwestie alternatyw czy ewentualności. Więc sama idea ewentualności jest to koncepcja filozoficzna, która wskazuje na brak konieczności, na niekonieczność. Czasem tłumaczone to jest, jest to tłumaczone jako coś niekontrolowalnego, nieprzewidywalnego, coś, co ja obiektywizuję w obrębie własnych ram realności.
I to, co Sartre nazywał la nausée, czyli mdłości, die Ekel po niemiecku, samo to doświadczenie. Czy pamiętacie Państwo tę piękną scenę, gdzie jeden z protagonistów powieści Sartra z lat 30. Nie pamiętam, czy to był 36, 38 rok, coś takiego. I nazywa się to mdłości po angielsku. Nausea po angielsku, tak? Mdłości po polsku. I spotyka protagonista człowieka, którego spotyka codziennie. Podaje mu rękę i uścisk dłoni jest czymś najzwyklejszym, czymś, co robimy codziennie, tak? Jak się masz, jak się masz. Nikogo tak naprawdę nie obchodzi, jak się masz, kiedy zadaje ci to pytanie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, tak? To jest po prostu unikanie troski, tak? Jak się masz, a w porządku. Natomiast uścisk dłoni czasami jest to taka codzienna uprzejmość, swego rodzaju rytuał, który pomaga nam nie wchodzić w zbyt wiele kontaktu z innymi. No wszyscy to wiemy. I wtedy nagle coś się dzieje u Sartra i panowie witają się jak zwykle, uściskają sobie dłonie, jak codziennie. I nagle protagonista czuje właśnie, że ogarniają go mdłości. Czuje się zaniepokojony i nagle wydaje mu się, że zamiast dłoni drugiego człowieka trzyma w ręku jakiegoś wielkiego białego robaka, coś obrzydliwego. I sam Sartre korzystał, czy używał tej koncepcji kontyngencji. Tutaj teraz będziemy mówili o współczesnej filozofii, realizmie spekulatywnym, Rebrassie. W filozofii współczesnej mamy ważne postaci i zajmują się oni Nihil Unbowen, to tytuł pracy jednego z nich. Jest to kontyngencja, której nie da się zredukować do żadnego rejestru sensu czy znaczenia. I następnie mamy dekonstrukcję Derrida, Jean-Luc Nancy dzisiaj, który napisał bardzo piękną i bardzo potężną pracę na temat wpływu nicości. Nicość to jest tylko kolejny synonim niespójności ontologicznej tkanki naszej rzeczywistości. I nie tylko rzeczywistości poza podmiotem ludzkim, ale również samej rzeczywistości każdej z jednostek, twojej i twojej, naszych indywidualnych rzeczywistości każdego z nas jako podmiotu. Zatem istnieje długa tradycja myślenia, która pozwoliła nam na przeżycie owej quasi-wiedzy. Przeżyliśmy śmierć Boga, akceptując ją, tak? No dobrze, Bóg nie żyje, ale ja przynajmniej żyję, ja przynajmniej istnieję, tak? No dobrze, Bóg nie żyje, ale istnieje sztuka. Albo nie ma, Bóg nie żyje, ale istnieje miłość romantyczna. Miłość romantyczna to miłość bezwarunkowa. Jeśli oglądacie Państwo hollywoodzkie filmy, tak jak ja, to wiecie, że w tych filmach, jak ona się nazywa? Aniston, Jennifer Aniston, tak? We wszystkich filmach z Jennifer Aniston mamy romantyczną miłość. Jest to dialektyka hegelowska tak naprawdę. Wszystko jest zawsze takie samo. A więc ludzie się spotykają na początku. Nie czują do siebie pociągu, są zmuszeni na przykład współpracować razem nad jakimś projektem.
zmusza ich do tego obiektywna rzeczywistość, jakaś instytucja, a muszą spędzać razem czas, a nagle zauważają, że podobają się sobie. Być może na przykład chłopak mówi coś w stylu, pijąc piwo z kolegami, rozkocha mnie w sobie. No, nagle okazuje się, że on już jest zakochany, ona też się w nim zakochuje. On także się zakochuje, chociaż jeszcze nie rozumie, co się z nim dzieje. Potrzebuje więcej czasu, ponieważ jest jeszcze młody. Tak to się dzieje. A po pocałunku, po spędzeniu razem nocy, ona dowiaduje się, że to był tylko taki dowcip, takie wyzwanie, jakiś zakład, jest zawiedziona i on musi podjąć bardzo duży wysiłek, żeby przekonać ją, że nawet jeżeli był to jakiś dowcip czy też zakład, to jednak coś do niej czuje, tylko potrzebował czasu, aby to zrozumieć. I to jest właśnie dialektyka heglowska. A film zawsze kończy się właśnie w tym momencie, te wielkie produkcje Hollywoodu. A kto potem wyrzuca śmieci po ślubie? To już nie zostaje dopowiedziane. Miłość romantyczna nie jest czymś śmiesznym, zabawnym. Nie jest jedynie rozrywką dla głupców, którzy wierzą, w to wierzą takie piękno duchy. Tradycja klasyków weimarskich, Goethe, Schiller i tak dalej. Coś, co dzisiaj być może nazwalibyśmy narcyzmem. Ludzie, którzy po prostu nie rozumieją niespójności rzeczywistości, okrucieństwa rzeczywistości, tego, że społeczeństwa kompletnie nie obchodzi, czego pragniemy i tak dalej. Na tym właśnie polega kontyngencja i wreszcie musimy zmierzyć się z faktem, że to, że Bóg nie żyje, oznacza, że nikogo nie obchodzisz. Ani swojej matki, ani dziewczyny, ani kolegów. I wpadamy w taką logikę substytucji, zastępowania. I to właśnie często widzę, czyli Bóg nie żyje, więc kup sobie zwierzątko. A przynajmniej mam psa. A więc kiedy już zrozumiemy, że nie obchodzimy Boga, ponieważ Bóg nie istnieje, to często rzucamy się w wir sztuki. Zaczynamy jednak rozumieć, że sztuka jest skażona rynkiem sztuki. Chodzi tutaj o pieniądze, więc przerzucamy się na miłość romantyczną, ale w miłości romantycznej chodzi o narcyzm, o pragmatyzm. Więc tak naprawdę nie wychodzimy poza pewną instrumentalizację, gdzie mówimy o naszej dziewczynie, moja dziewczyna, mój chłopak, jakieś żądania, oczekiwania. Widzimy to wszędzie u Waltera Benjamina czy w Marguerite Duras, idea kontraktu, pewnej prostytucji, taka wymiana, gospodarka kapitalistyczna przypomina miłość romantyczną, ponieważ ona również jest kontraktem. Nie mogę wyobrazić sobie braku przemocy. To jest zdanie, które zapadło mi w pamięć, kiedy czytałem Marguerite Duras w książkę Kochanek. Niektórzy z nas być może znają film, chociaż nie jest tak dobry jak książka, moim zdaniem. Zdaje mi się, że Duras dobrze rozumiała, że jednak chodzi o coś, co nie oznacza koniecznie, że nie chodzi o nic. A więc być może musimy wytworzyć bardziej dojrzałą wizję miłości. A nawet być może wiary religijnej. Sam jestem religijny. Ale to, co zrozumiałem, przynajmniej tak mi się zdaje, to, że nie jesteśmy gotowi powrócić do tematu spotkania.
rozstać się z ideą, że Bóg jest, Bóg nie żyje. I nagle otwiera się przed nami pustynia. Tracimy grunt pod nogami, pojawia się utrata równowagi. I to doświadczenie jaźni, czy też subiektywności, to doświadczenie podmiotu, który nie jest już połączony ze Stwórcą. Czy też tak jak w psychoanalizie lakanowskiej, jest to takie dziecko, narcyz, które żąda czegoś od analityka. Mówi mu, musisz mi powiedzieć, kim jesteś, kim jestem, kim musisz to wiedzieć. I tego również żądamy w miłości romantycznej. Jeżeli kogoś, jesteśmy w kimś zakochani, to nakładamy presję na tą osobę. A więc piękno duchy i narcyzi, którzy mówią, to ty musisz zrozumieć, kim ja jestem w rzeczywistości. To jest twoje zadanie. Musisz rozpoznać moją wewnętrzną prawdę, ale jeżeli Bóg nie istnieje, to w środku jest pustka. I to jest właśnie piękno. Bardziej dojrzała miłość ma pewne piękno polegające na tym, że doświadczamy tego, tej utraty równowagi, tej niespójności ontologicznej. Doświadczamy siebie. I teraz przejdę do pojęcia wspólnoty. Doświadczenie przestrzeni, czy też luki między mną a innymi. Między mną a mną już jest przestrzeń, a potem jeszcze większa między mną a tobą i tak dalej. I ta przestrzeń to właśnie pustynia wolności, z Sartrem czy bez Sartra. I przechodząc już do końca mojego przemówienia, chciałbym powiedzieć, że wszystko zależy od nas. Powołując się na niczego, możemy tutaj mówić o pasywnym albo aktywnym nihilizmie. Jest tak dużo przestrzeni, tak dużo pustki, tak duży brak orientacji, tej cholernej wolności. Kto może mnie z tego wyzwolić? I tak właśnie mówi narcyz. Zagubiłem się, jestem taką osobą egzaltowaną. Jestem najbardziej pochrzanioną osobą na świecie. I to nigdy nie jest prawdą. Zawsze są jakieś drzwi. No po prostu otwórz te drzwi. I ilekroć rozmawiamy z przyjaciółmi, okazuje się, że zawsze są jakieś drzwi. Jeżeli przeczytamy ponownie Kafkę, to Kafka nie mówi, że tych drzwi nie ma. Mówi, że zawsze jest jakaś nadzieja, chociaż nie zawsze dla nas. Jest nieskończona nadzieja, niekoniecznie dla nas. Dla mnie jest to piękne zdanie, ponieważ to dokładnie zakreślając topologię tej sytuacji po śmierci Boga, po zdaniu sobie sprawy, że Bóg nie żyje, czy też, że Bóg jest nieświadomy, albo tak jak powiedział Lacan, Bóg jest nazwą dla tych niespójności w świecie, co nie oznacza, że nie ma wyjścia, nie ma drzwi. Jest wyjście, ale to wyjście jest czymś, przez co musimy przejść. Nie możemy zamknąć się w immanencji naszej narcystycznej topologii. Musimy przejść przez drzwi, które są takim kołem. I wracamy do tego punktu, w którym byliśmy, ale w inny sposób. I właśnie to mam na myśli, mówiąc tutaj o sztuce, o filozofii. To są takie drzwi obrotowe, w których doświadczamy kontyngencji, niespójności i braku równowagi, zawrotów głowy. Bardzo dziękuję za ten głos. Mam nadzieję, że nic tutaj się nie stało.
I chciałbym teraz zaprosić naszych prelegentów do stołu i rozpocząć dyskusję. Czy jest z nami Jarosław? Wow. Does everyone have a seat? Czy wszyscy mają Jarosław gdzie usiąść? Brakuje jeszcze Jarosława. Mam nadzieję, że nie zerwał się z tej części. The dinner is on, the party is on. It's on with all of us. Obiad jest nadal aktualny, ale oczywiście zejdziemy tam wszyscy razem. Nie wiem, czy powinniśmy zaczekać. Nie mam tutaj takich konkretnych pytań do poszczególnych prezentacji, ale być może w danej chwili będę odnosił się do poszczególnych wystąpień. Chciałbym również zachęcić naszych gości, publiczność do udziału. Nie poczuwam się tutaj do roli moderatora. Kiedy wróci Jarosław, chciałbym zauważyć, że we wszystkich prezentacjach od pierwszej o semiotyce po kolejną o braku równowagi jako zasobie, po prezentację o społeczeństwie, aż po filozoficzne interpretacje zawrotów głowy i również w ujęciu doświadczenia, wydaje mi się, że padły tutaj pewne propozycje, tak jak powiedziałeś, Markusie. Były to propozycje, od propozycji rozumienia po propozycje praktyczne, po propozycje rozumienia z całego systemu, ale z mojego punktu widzenia i oczywiście chciałbym, abyście to Państwo wyjaśnili. Mnie się to wydaje pewnym abstrakcyjnym sposobem myślenia, podczas gdy rzeczywistość jest czymś konkretnym, twardym, dotykalnym, a brak równowagi, utrata gruntu ma miejsce w kontekście społecznym, politycznym, a nawet osobistym. Jak zatem możemy przejść od dialektyki i semantyki do utraty równowagi i w jaki sposób artyści mogą praktycznie posługiwać się tym pojęciem? Jak możemy to przystosować do realnych sytuacji? Jak to przełożyć na działanie całego systemu? Czyli od rozumienia do względów praktycznych. Jak można na poziomie praktycznym radzić sobie z brakiem równowagi, z tym doświadczeniem? Z mojego punktu widzenia nie ma tutaj jednego rozwiązania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie tracilibyśmy równowagi. Utrata równowagi implikuje pewien stan bycia, utraty kontroli, braku wiedzy, jak sobie dalej radzić. Więc chyba nie ma tutaj takiego jednego przepisu, który moglibyśmy zastosować względem swoich problemów prywatnych czy społecznych. Wydaje mi się, że częścią odpowiedzi na pytanie może być edukacja. Jak można... I chciałbym też zapytać Haralda. Powiedziałeś, że nie tylko my musimy rozmawiać o braku równowagi czy cyklach, ale wszyscy, od przedsiębiorców po kontrolerów, wszyscy muszą być częścią tego zespołu. Pytanie, jak można zaangażować
tę nową publiczność? Jak ich wciągnąć w te działania? Myślę, że jest pewien ważny aspekt, który łączy się z ideą niespójności ontologicznej i przepaści w wolności. Czyli pytanie, co powoduje, że jesteśmy, że reagujemy, że jesteśmy otwarci w taki sposób trochę powołując się na Spinozę, jak możemy zarówno oddziaływać na świat, ale także pozwolić, aby świat oddziaływał na nas. A więc jeżeli istniejemy w świecie bez żadnego zachwiania, to jest właśnie ta wyjściowa propozycja. Często chcemy świata bez inności, prostego świata, takiego dziecinnego, w którym inni się nami opiekują. I zastanówmy się nad propozycjami politycznymi ostatnich 200 lat. Mówiono o postępie, że jest coraz większy porządek. Czyli zawsze stale pytamy o to, jak unikać lęku, porażki. Nie chcemy tego czuć. Odrzucamy to. I odrzucając to, projektujemy to na innych. I w tym właśnie punkcie jesteśmy. Tak więc podobały mi się oczywiście wszystkie wystąpienia, ale zwłaszcza ostatnie. To nasza cholerna odpowiedzialność, żeby zająć się tą pustką. Nikt inny tego brzemienia za nas nie będzie niósł. A więc pytanie dotyczy tego, jak tworzyć środowisko. Ma to związek z filozofią, z narracją. Nie możemy już obiecywać, że nie będzie tej przepaści. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, kiedy załamują się systemy, wszystko się prędzej czy później zepsuje. Cokolwiek, czegokolwiek byśmy nie zrobili, nie spowodujemy, że grawitacja przestanie działać. Różnego rodzaju przypadkowe działania gdzieś indziej mają wpływ na nasz długopis, który teraz trzymam, który chcielibyśmy utrzymać w powietrzu. Ale ten moment niepewności jest również momentem, kiedy może zadziać się autentyczna zmiana. Jednocześnie dzieją się rzeczy szpetne, brzydkie, okropne i rzeczy piękne. W momencie destabilizacji systemów, tej niespójności ontologicznej, to właśnie wtedy ludzie otwierają się, można na nich wpłynąć i tak pojawiają się Trumpowie. Ludzie, którzy obiecują wyplenienie czegoś, tego innego, ale otwierają się też inne możliwości. Jest to zatem moment otwarcia, więc jak można tych ludzi zgromadzić, połączyć? Potrzebujemy edukacji, potrzebujemy ludzi, którzy będą tworzyć takie domy przyszłości, takie nowe współtworzenie. Tutaj nie mówię tylko o takim nurcie design thinking. A więc te pęknięcia również otwierają pewną otwartość. Ludzie chcą brać udział w tego rodzaju eksperymentach.
Może to za dużo. Czyli mówimy o utracie równowagi, o tych pęknięciach. Czy to pęknięcia wpływają na to, że tracimy równowagę, czy vice versa? Czy te pęknięcia mogą być pozytywne? Czy są takim pozytywnym sposobem przezwyciężenia kryzysów? To pęknięcie jest otwarciem. Jak mamy pęknięcie, to wdziera się światło. Jeżeli zamkniemy pęknięcie, to stracimy światło. A więc można również powiedzieć, że to pęknięcie to jest takie stawanie się. W wersji Leibnica to pęknięcie jest otwarciem. W momencie pęknięcia doświadczamy lęku, niejednoznaczności. I jeżeli nie możemy zmierzyć się z tymi, przyswoić sobie tych doświadczeń, jeżeli chcemy się ich po prostu pozbyć, to odsuwamy, wszystko to, co od siebie odsuwamy, powraca do nas, straszy nas dalej. Jest takim duchem i w naszej kulturze europejskiej mamy wiele takich duchów, ponieważ tak wiele rzeczy chcieliśmy wymazać przez ostatnie 150 lat, próbując niejako oczyścić również siebie z inności. I tym właśnie jesteśmy, nasz lęk, nasza niejednoznaczność, ambiwalencja muszą stać się naszymi braćmi i siostrami, których zapraszamy do stołu, których nie odrzucamy. Oczywiście chcieliśmy się was pozbyć, zniszczyliśmy cały świat, ale musimy ich zaprosić z powrotem do stołu, żeby stali się częścią tej rozmowy, która się toczy. Tak, zgadzam się całkowicie. Staliśmy się społeczeństwem wygody i szczęścia. Do tego właśnie dążymy. A więc mierzenie się z niejednoznacznością, a także pytanie, jaki jest cel szczęścia. Być może tutaj warto przywołać koncepcję negatywnej zdolności Johna Keatsa. Często mamy do czynienia właśnie z niepewnością. Musimy to ćwiczyć. Jeżeli tego nie przećwiczymy, to jesteśmy w niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwo wygody i łatwości. Nie zapominajmy o tej złożonej dialektyce, grunt i brak gruntu. Szukamy jakiegoś pocieszenia, jakiejś wygody. Jeżeli mamy za dużo słońca, to szukamy cienia. A więc to nie tylko my późni kapitaliści. Ta koncepcja braku tożsamości, nietożsamości, mówiąc za Adorno, czy też redukowanie różnic, kryzysy. Później powiem kilka słów o pojęciu kryzysu. I ze względu na taki podziw dla tych pojęć afirmujemy teraz bardziej różnicę niż tożsamość. Tutaj wracamy do Hegla, który już Hegel mówił o tożsamości i o różnicy, więc we wczesnym Heglu, ówczesnego Hegla przed fenomenologią. Więc ta dialektyka tożsamości i różnicy. Więc nie jest tak, że mamy albo tożsamość i stabilność, albo brak tożsamości i brak stabilności. Jest to złożona dialektyka negatywna, mówiąc za Adorno, ale już Hegel miał swoją własną praktykę dialektyki negatywnej. Próbuję tu powiedzieć, że
To tak jak mamy opinię, że możemy być konserwatywni, mamy owe projekcje narcystyczne, wyobrażenia i tak dalej, ale tak naprawdę to jest bardzo złożone zjawisko i potrzebna jest szczegółowa analiza, żeby je zrozumieć. Dlatego, że kiedy reagujemy na pewne kwestie, automatycznie afirmujemy egzystencję w obrębie domu, więc jest to niejako ex negativo. W negatywie afirmujemy to, co chcemy utrzymać poza obrębem naszej tożsamości czy naszego ja. Zatem to pytanie, to nigdy nie jest pytanie o różnicę, czy o tożsamość, czy o stabilność, czy o brak stabilności. Być może chodzi tu o swego rodzaju harmonię między jednym a drugim, o akceptację tego, że jest to relacja niepewności. Tutaj właściwie wkraczamy w obszar mechaniki kwantowej, ale chodzi o to, że musimy w tym samym czasie i w tej samej pozycji musimy się znaleźć, żeby coś zlokalizować, czy to mówimy o elektronie na przykład. Nie jest możliwe, aby w tym samym czasie z tą samą precyzją koncentrować się na wszystkich tożsamościach, czy na różnicach, czy na przeszłości, czy na przyszłości. Z perspektywy politycznej, w kontekście politycznym, Richard Brody i neopragmatyzm, czego nas uczą? I właściwie zadajemy sobie to pytanie, czego się nauczyłem? I potem Roti i Derrida zrozumieli, że pragmatyzm tak naprawdę nie są tak bardzo odlegli, dlatego że pragmatyzm to jest kwestia przyszłości. Pamiętacie Państwo administrację Busha juniora? Kiedy Donald Rumsfeld mówił, że Derrida ciągle żyje, a Derrida umarł w 2004 roku, Rumsfeld mówił o starej Europie. Ja jestem lewicowcem, ale byłem zdumiony tym, że Derrida, naprawdę kocham Derrida bezwarunkowo. I ta miłość się nie skończy. Ale byłem wtedy zaskoczony. Twierdził, że stara Europa istnieje, że to jest kultura masturbacyjna, tak? Wszystko wraca do starożytnych Greków, Parmenidesa, Heraklita i tak dalej. Ja też do nich wracam, ale wtedy zrozumiałem, że pragmatyzm i neopragmatyzm nie mówi o poszukiwaniu tożsamości w przeszłości, zwłaszcza przeszłości kolektywnej, tak, stara Europa, Platon, Arystoteles i tak dalej, tylko chodzi o to, aby otworzyć wrota przyszłości pozbawionej twarzy. I tutaj Rumsfeld miał rację, że oczywiście istnieje stara Europa w sztukach wizualnych i tak dalej, ale z drugiej strony jest zagrożenie, że za bardzo skoncentrujemy się na przyszłości, zapominając, że bardzo wiele naszych zachowań wynika z przeszłości, albo możemy za bardzo się skoncentrować na przeszłości i nie dostrzec nadciągającej przyszłości. Może mógłbym coś tutaj dodać. Otóż kiedy jesteśmy w stanie utraty równowagi,
wykonujemy ruchy, które wyglądają jak taniec, ale w tańcu mamy rytm, mamy tempo, mamy takt. Jest to ruch ustrukturyzowany. I w wielu przypadkach takich napięć dialektycznych czy dynamiki dialektycznej wiele z napięć ulega rozluźnieniu, kiedy wprowadzimy koncepcję cyklu lub rytuału. Czym jest rytuał? Rytuał to coś, co przenosi nas ze stanu A do stanu B poprzez etap liminalności, jak to nazywają w antropologii. Wiemy, gdzie jesteśmy, wiemy, że nasza rola jest super ważna, że mamy cel i tak dalej. Jesteśmy świadomi tej roli i jej ważności, dlatego że cała konstelacja wszechświata zmienia się skutkiem naszych działań i staje się płytka, staje się nieomal niespójna, możemy się zagubić. I wtedy, miejmy nadzieję, znajdujemy znów moment spójności w którymś miejscu i możemy zacząć nowy proces. I widzę w tym coś więcej. Postrzegam całą tę rzecz jako pętlę. Użyłeś metafory karuzeli. Nie karuzeli, przepraszam, kolejki górskiej, roller coastera. To bardzo piękny obraz, piękna metafora, ale nie widzę tego czasu, tego momentu, kiedy tracimy muzykę. Muzyka jest wspaniała, dlatego że niemal wszystko można wyjaśnić metaforami muzycznymi. Ponieważ muzyka ma miejsce w czasie, wydarza się w czasie i tworzy ruch, mimo że tak naprawdę nie wiemy, co się porusza w symfonii. Jest całkowicie relacyjna, abstrakcyjna, składa się z małych, szybszych lub powolniejszych, ruchomych elementów. Pauz. Mamy różne prędkości, które wchodzą ze sobą w interakcję, rezonują ze sobą nawzajem. I można to nazwać muzyką, można to nazwać życiem, społeczeństwem lub też, jeśli jesteśmy w grupie ludzi, siecią, która czuje, że żyje. I jesteśmy odpowiedzialni za to, aby odbudować nasze zatomizowane, pofragmentowane, schwytane w pułapkę społeczeństwo, opętane ideą konkurencji i dóbr materialnych. Widzę wszystkie te koncepcje niespójności jako niezbędną część procesu, który prowadzi do spójności, do doświadczenia tego, że mamy, jednak istnieje ten grunt, który nas niesie. Jest to stały proces. Krążymy tutaj wokół bardzo konkretnych idei, idei rozumu. I kiedy słyszałem, co powiedzieliście, co powiedział Markus, wróciłem do swojego pierwszego pytania. Jestem tutaj uwięziony w tych tradycyjnych, ukorzenionych ideach. Ale Jarosław w swojej wypowiedzi wprowadził utratę równowagi jako metodę, jako nową metodologię. I skorzystał z idei, czy przedstawił ideę Malabuse ucieczki od rozumu. Więc być może nie musimy przezwyciężać owego poczucia braku równowagi. Może powinniśmy w tym stanie pozostać. Ale równocześnie zastanawiam się, jak, jeśli traktujemy brak równowagi, utratę równowagi jako zasób i semantycznie, jak przedstawić w obiegu globalnym te różnice.
których doświadczamy, jak mówił Jarosław, a które już są dla nas barierą. Więc jak połączyć? Owe różne formy utraty równowagi i znaleźć być może jakiś całkiem nowy wyraz. Czy uważacie, że sztuka, że artyści mogliby znaleźć nową strukturę, nowe narzędzia, które pozwoliłyby na nadanie utracie równowagi znaczenia w skali globalnych? Chciałam sprawdzić, kto dzisiaj nazwał artystę artiste frontier, czyli artysta na granicy. Mam swoje tutaj ograniczenia. Mój francuski jest kiepski. Mówiliśmy o utracie równowagi jako o zasobie, ale są tylko momenty, kiedy może ona się stać zasobem i musimy te momenty prowokować, sprawiać, że się będą działy, bo w przeciwnym razie nie będzie ona zasobem. Tak, ale w kontekście społecznym musimy zadać sobie pytanie, kto z takiego zasobu korzysta i w jakim celu. Ponieważ widzimy, jak tego rodzaju chaos jest rozprzestrzeniany dla potrzeb politycznych, dla zdobycia władzy, czy nawet korzyści ekonomicznych. Nawet katastrofy takie jak huragan Katrina przyniosły wspaniałe zyski niektórym przedsiębiorstwom. Zatem musimy naprawdę bardzo uważać, mówiąc o korzystaniu z utraty równowagi jako metody. I nie jestem pewna, czy ona może być metodą. Nie myślałbym o utracie równowagi jako o zasobie. Myślę, że powinniśmy myśleć o zanurzeniu się w niej. I owa idea Malabuz racjonalności, obojętności mogłaby być powiązana z owym zanurzeniem. Więc wtedy pytanie brzmiałoby, czy możemy myśleć o tej koncepcji, czy nawet bez koncepcji, czy możemy o utracie równowagi myśleć jako o koncepcji, czy jako o imieniu, nazwie własnej i metaforyzacji, która w waszym projekcie jest uwzględniona po to, aby równoważyć tradycyjne myślenie koncepcyjne. To jest moje pytanie. Myślę, że można byłoby na tym zbudować inną racjonalność poprzez zanurzenie się w utracie równowagi, w rozchwianiu. Mogłoby powstać pęknięcie, które w jakiś sposób mogłoby strzaskać te wzorce, które nam przedstawiłeś. Czy możesz sobie wyobrazić takie pęknięcie, które niszczy tego typu wzorce, które opisałeś? Mówiłeś, że każdy proces ma ten sam kształt. Czy możemy sobie wyobrazić proces o innym kształcie? Tak, żeby to pęknięcie, ten moment przełomu był naprawdę przełomowym. I wtedy wstęga Moebiusa rozpada się, więc myślę, że Malabu chciał, abyśmy myśleli o tradycjach w kategoriach rozumu, więc musimy od nowa stworzyć rozum i ideę rozumowania. I w tym sensie wasz projekt wpisuje się w tego typu działanie, choć oczywiście jest w fazie bardzo początkowej. Mieliśmy dopiero pierwsze działania w tym zakresie i nie jesteśmy pewni, dokąd nas to doprowadzi tak naprawdę. Może powinienem teraz przekazać głos naszym słuchaczom. Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi? Jeśli tak, to proszę podnieść rękę, ja podejdę do Państwa z mikrofonem. Nie ma pytań? Byłam bardzo zaintrygowana różnymi rysunkami, które dziś widzieliśmy. Z jednej strony
ów rysunek utraty równowagi, który szedł w dół, potem te rysunki opisujące każdy proces, czy właściwie cykl. I myślałam, że w tańcu otrzymujemy taką energię i ta energia prowadzi nas z powrotem ku następnej energii i ów fizyczny ruch przemieszczania się w tej z powrotem, ale musimy wiedzieć, co się dzieje, bo jeśli nie umiemy tańczyć, to nie zatańczymy, więc patrząc na te dwie warstwy rysunków, gdybyśmy nałożyli je jeden na drugi, może czegoś byśmy się dowiedzieli, bo musimy wiedzieć, co nadciąga, bo inaczej nie możemy się cofnąć. Jeśli wiemy, że na tym rysunku musimy się cofnąć w tym samym kierunku, to po prostu spadniemy w dół i tam pojawia się owo pęknięcie. I to jest problem z ideą tego rysunku, dlatego że jeśli mamy punkt przerwania, punkt pęknięcia, to nie jest możliwy powrót. Czy nie zgodzisz się? Nie jestem pewien, czy dobrze cię zrozumiałem. Pęknięcie to tylko przerwanie, zaburzenie. To coś, co zmusza nas do zmiany, do tego, by stać się czymś innym, by podlegać transformacji. Nie możemy kontynuować. To jest po pierwsze, pierwsza sprawa. To jest przerwanie. Czyli to jest wezwanie do przygody, ale w pierwszym momencie takie pęknięcie jest traumatyczne, jest bolesne, czujemy się mali, spętani. Więc w pierwszym momencie utożsamiamy się z owym pęknięciem, dlatego że to wiąże nas z tą spójnością, którą myśleliśmy, konsekwencją, którą myśleliśmy, że mieliśmy, zanim nastąpiło pęknięcie. Więc terapia polega na tym, aby uwolnić nas od obsesji na tle tego pęknięcia, czy fiksacji na tym pęknięciu. Choć i tak nie możemy go doświadczyć bezpośrednio. Jest to zawsze narracja, dlatego że samo pęknięcie jest koncepcją, nie jest bytem symbolicznym, nie jest uproszczeniem, nie jest czynnikiem uproszczającym. To jest coś, co jest radykalnie inne. Więc to, co chciałem powiedzieć, to, że jeśli żyjemy w kulturze, mówimy tu o kulturze, tak, kosmologii, bardzo polecam książkę Blackfoot's Physics. To jest książka, która opisuje język i kulturę plemienia czarnych stóp z perspektywy fizyka kwantowego. I widać, że te różne rzeczy się dzieją, ale krąg nigdy nie jest domknięty, ponieważ odpowiedź absolutna jest możliwa w tym społeczeństwie, ale zawsze wiemy, że istnieją następne drzwi. Tu wracamy do koncepcji wiary, czy owej projekcji energii w społeczeństwie, gdzie słyszymy, że nie możemy pójść dalej. Mamy poczucie kierunku, nawet kierunkowości, nawet w momencie, kiedy coś się dzieje. Ale zdecydowanie albo wybielamy takie pęknięcie, sanityzujemy je, czyli udajemy, że nic się nie stało, albo
zostawiamy za sobą to, co było, tak? Bo to jest wiek kreatywnej destrukcji, ale co dzieje się z tym, co zostało zniszczone. Dlatego dekonstrukcja, destrukturyzacja jest lepszym słowem, dlatego że jeśli kogoś zniszczymy, to go po prostu nie ma, wypada z gry. I dlatego solidarność i terapia jest częścią cyklu odnowy. Dlatego potrzebujemy solidarności, wspólnoty, dlatego musimy wspierać się nawzajem, kiedy ktoś z nas pęka. Wtedy potrzebujemy miłości, przyjaźni, kogoś, kto zatrzyma dla nas przestrzeń i pomoże nam się pozbyć tej fiksacji utożsamienia z pęknięciem. I pojawia się pytanie, jak możemy docenić cykl odnowy, który wyraża się solidarnością, wspólnotą, terapią, sztuki, filozofii, wszystkie te piękne rzeczy, które pomagają nam znaleźć naszą narrację i jej odniesienie do kolektywnych doświadczeń. A doświadczenie zawsze oznacza, że dostajemy coś, czego nie chcemy. Czy mamy jeszcze jakieś inne uwagi, pytania? Ja chciałbym tu zgłosić jedną uwagę. Otóż pęknięcie, wiemy z lektury, z literatury Scotta Fitzgeralda, również François Julien był dzisiaj wspominany. Filozof, który zajmuje się tradycją chińskiej myśli i dekonstrukcją myślenia europejskiego z perspektywy zewnętrznej, nie wewnętrznej jak Derrida. Znamy tytuł książki Julien, Les Transformations Silencieuses, czyli cicha transformacja, te małe pęknięcia, rzeczy, których nawet nie zauważamy. To natychmiastowe połączenie pomiędzy, natychmiastowe łącze pomiędzy rzeczywistym doświadczeniem, to, co Concole nazywa le réel, réalité, czyli rzeczywistość, coś, czego nie można zintegrować w tkance symbolicznej i imaginatywnej. Więc mamy doświadczenie, które niekoniecznie musi być traumatyzujące. Może to być transformation silencieuse. I to jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, że być może istnieje więcej niż jeden sposób doświadczania. Nie powiedziałbym, że ten totalny kryzys jest konieczny. Tu chciałbym wrócić do tego słowa kryzys, ponieważ jest to słowo takie, które bezustannie pada w mediach. Bez przerwy jesteśmy krainą kryzysów. W Niemczech mówi się Griechenland. Tak, mamy kryzys uchodźców, kryzys taki, kryzys śmaki, kryzys trwa bezustannie. A kryzys to jest starogreckie słowo oznaczające decyzję i również sytuację, która wymaga decyzji. Zatem dopóki jesteśmy w stanie reagować, nie jesteśmy w pełni zagubieni czy straumatyzowani, dopóki mamy świadomość, że musimy wziąć odpowiedzialność za sytuację, to rzeczywiście może tu nastąpić doświadczenie zawrotu głowy, braku wiedzy. Może nie potrafię się zdecydować, powiedzmy, w miłości, tak? Kochamy kogoś, jesteśmy razem od 10 lat i nagle zdajemy sobie sprawę, że nastąpił kryzys. A kryzys po prostu oznacza, że nie może już dalej być tak, jak było do tej pory. Konieczna jest jakaś decyzja. A ta decyzja implikuje możliwość tego, że po prostu się rozstaniemy. Tak jak w jednym z tych diagramów, które widzieliśmy, tak? Po prostu już nie jesteśmy w stanie tego odbudować, już nie ma możliwości transformacji, możemy tylko przestać. I jest w tym również jakieś piękno.
Jest to także symptom miłości. Możemy dalej kogoś kochać, kontynuować tę miłość poprzez niebycie razem. I tutaj na tym skończę, ale doświadczenie kryzysu, doświadczenie sytuacji, która bardzo wiele od nas wymaga, może być dosyć obezwładniające. Może nam się wydawać, że to za dużo, to za wiele. I musimy zdecydować to, co niedecydowalne, jak powiedziałby Derrida. Są również sytuacje, które są mniej żałosne, mniej traumatyczne, mniej widzialne również. I może to być doświadczenie właśnie owej transformation silencieuse. Coś, czego nie zauważamy, nie dlatego, że jesteśmy głupi czy mało wrażliwi, tylko po prostu to jest coś, co trwa przez jakiś czas. Więc może nad tym również warto się zastanowić. Cóż, chciałbym tylko powiedzieć, że coś, co zagubiliśmy w naszej dyskusji, to jouissance, czyli przyjemność z utraty równowagi. Wydaje się, że nie powinniśmy tracić z oczu tego elementu jouissance, przyjemności, tego elementu uwodzącego, bo doświadczenie to jest nie tylko coś, czego chcemy lub nie chcemy, ale coś, czego byśmy chcieli, co możemy sobie wyobrazić, żebyśmy chcieli. Więc takie zanurzenie w przyjemności, uczestnictwo w tej wspólnocie, jouissance, tego typu rzeczy. I oczywiście, kiedy mówimy, że utknęliśmy w jakiejś tam pozycji na twoim diagramie, Lacan i Freud mówią, że utknąłeś, ponieważ znalazłeś przyjemność w powtarzaniu tego stanu. Więc może trzeba znaleźć coś, co będzie większą przyjemnością, co nas uwolni od naszych objawów. Przestaną nam sprawiać przyjemność, będziemy mogli pójść dalej. Myślę więc, że nie powinniśmy myśleć o utracie równowagi tylko w kategoriach kryzysu, ale również w kategoriach święta i radości. Choć jouissance może być niebezpieczna. Yes. Nie wiem, czy to jest przydatne pytanie, ale chciałabym podnieść to, że wielokrotnie wspominaliście o gruncie i o utracie gruntu. I na to właśnie chciałabym zwrócić uwagę. Czym jest dla was grunt? Kiedy utrzymujemy równowagę, ten grunt również się porusza. I te przykłady z linoskoczkiem, to w tym przypadku lina jest tym gruntem, który cały czas się porusza. I ten drążek także się porusza, więc nie tylko ja staram się utrzymać równowagę, ale utrzymuję ją wobec liny, wobec drążka i wobec tej całości. Kiedy mówimy o utracie gruntu, to czy tak naprawdę ten grunt tracimy, czy też to jest takie bujanie jak na statku, takie drganie, czy to, ale nie wiemy, czy to my drgamy, czy drży ziemia. Kiedy tańczę na przykład, obracam się przez długi czas, jestem zależna od swoich stóp, to one mnie prowadzą. Nie wiem do końca, dokąd zmierzam z tym pytaniem, ale być może mogą mi Państwo powiedzieć, co myślicie na temat gruntu i braku gruntu i być może czegoś pomiędzy jednym a drugim.
Chciałbym odpowiedzieć na Pani pytanie z punktu widzenia cielesności. Mówiliśmy o ślimaku i o uchu wewnętrznym. I kiedy wiemy, że nasze odczucia gdzieś zgrzytają, jest tutaj jakiś ruch między gruntem a brakiem gruntu, między równowagą a jej brakiem. I w tym momencie właśnie pojawiają się zawroty głowy. I ja bym to powiedziała inaczej. Wydaje mi się, że grunt to takie poczucie bezpieczeństwa. Jest taka specjalizacja medyczna. Są pewne dzieci, które boją się skakać albo które nie lubią bycia podrzucanym. Zazwyczaj jest to ważna część rozwoju dziecka. Rodzice podrzucają je w ramionach, łapią je. Dzieci to bardzo lubią. Takie poczucie, chwilowe poczucie niebezpieczeństwa i ulga, że zostało się złapanym z powrotem. A więc ja myślę o gruncie i braku gruntu w takich kategoriach zdolności, aby z powrotem spaść na ziemię i dobrze wylądować. Moim zdaniem nie ma gruntu i są tylko obiekty, przedmioty, które poruszają się z różną prędkością i z różną prędkością odnawiają się. To my tutaj w tej sali jesteśmy najszybszą zmienną. Przychodzimy tutaj i zaraz wychodzimy, a krzesła sobie stoją przez 1, 2, 3 dni, a następnie kable elektryczne, które wymienia się co 5, co 10 lat, a wreszcie sam budynek, same mury, które tutaj chyba mają 200-300 lat, więc już w tej samej sali mamy różne zmienne. Na poziomie atomowym wszystko jest płynne, jest procesem, ale tutaj w te rzeczy są takim powolnym procesem z naszego punktu widzenia. I ja powiedziałbym, że grunt tracimy wtedy, kiedy te powolne zmienne zaczynają przyspieszać, tak jak w czasie trzęsienia Ziemi. Wszystko się trzęsie, wszystko drży. Albo z kolei gwiazdy, które są czymś niezmiennym. Konstelacje nie zmieniają się oczywiście z pory roku na porę roku tylko ze względu na ruch Ziemi. Ale to, że codziennie wschodzi słońce, nie oznacza, że jutro też słońce wzejdzie. Są kosmologowie, którzy twierdzą, że tak nie musi być i mają rację. Więc kiedy nagle te zmienne, powolne zaczynają przyspieszać, wówczas właśnie tracimy grunt. Wszystko przechodzi w inny rytm. Chyba możemy zgodzić się, że dotarliśmy do punktu, gdzie mamy takie poczucie pewnego braku równowagi, albo przynajmniej wiemy, jak mu przeciwdziałać, się przeciwstawiać, między innymi poprzez jedność społeczną, która jest jedną z rzeczy, która pozwala nam zachować równowagę. Ponieważ nie ma już dalszych pytań, chciałbym podziękować Państwu za dzisiejsze referaty, za dyskusję. Mam nadzieję, że będą one inspiracją. Chciałbym zakończyć zatem nasz pierwszy dzień. Zapraszam Państwa jutro z powrotem o godzinie 11:00 tutaj w tej samej sali.